Witam Państwa, Monika Chojecka w programie Idź Pod Prąd na żywo. Dzisiaj specjalny program, ponieważ nierzadko zdarza się, że doradca Trumpa, najbliższy przyjaciel prezydenta Stanów Zjednoczonych, dał wywiad telewizji Idź Pod Prąd. Ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki, witam redaktor państwa. Naczelny Idź Pod Prąd. Witam cię serdecznie i prezes partii Ruch 11 listopada Michał Fałek. Witam cię. Witam cię serdecznie i bardzo się cieszę, że jesteśmy tutaj we trójkę, ponieważ jest to bardzo doniosły moment. My z Jasonem Greenblattem spotkaliśmy się już jakiś czas temu na spotkaniu zorganizowanym między innymi przez John'ego Danielsa, któremu dziękujemy za tę możliwość spotkania i rozmowy z najbliższym doradcą, przyjacielem Donalda Trumpa. I dzisiaj będziemy mogli wysłuchać wywiad z Jasonem Greenblattem. Już jest na naszej stronie internetowej idźpodprąd.pl. Możecie podawać dalej na Facebooku, na Twitterze. Jesteśmy z wami na bieżąco. Dziękujemy też za wasze wszystkie pytania i komentarze. O 18:00 zadamy je pastorowi Chojeckiemu i prezesowi Fałkowi. Kim jest Jason Greenblatt? Może na początku jeszcze coś więcej. Jest to specjalny reprezentant prezydenta USA do spraw negocjacji międzynarodowych. Współtwórca planu pokojowego Donalda Trumpa dla Bliskiego Wschodu. Plan, przypomnijmy, zna tylko kilka osób na świecie. Mówi się, że 5 osób. Dokładnie. I Jason Greenblatt, jak mówi w wywiadzie, nie tylko zna ten plan, ale jest jego współtwórcą i wciąż modyfikuje ten plan. Współpracownik Trumpa od, uwaga, 1997 roku, czyli, ja dobrze liczę, 22 lata. Mhm. 97 rok, znają się z Donaldem Trumpem. Znaczy już byłaś na świecie. Ja tak. Ale nie wszyscy nasi widzowie. Nie wszyscy. Był wicedyrektorem wykonawczym i dyrektorem do spraw prawnych w Trump Organization, a także jego doradcą do spraw Izraela, bo musimy powiedzieć, że jest to Amerykanin, ale pochodzenia żydowskiego. Jego rodzice pochodzą z Europy, z Węgier dokładnie. Byli to węgierscy Żydzi, którzy uciekli z Węgier na skutek prześladowań właśnie do Stanów Zjednoczonych i Jason Greenblatt jest oczywiście Amerykaninem, ale pochodzenia żydowskiego jest, nie kryje tego, że jest ortodoksyjnym Żydem. Może najpierw, zanim skomentujemy ten wywiad, w którym rozmawialiśmy o warszawskim szczycie bliskowschodnim i planie pokojowym Trumpa dla Izraela i Palestyny, wasze zdanie, jak się wam wydaje, jak to się stało, że telewizja Idź Pod Prąd udało się jako jedynemu medium w Polsce, bo Cezary Kłosowicz, nasz researcher, sprawdził, ja też to sprawdzałam kilka tygodni temu, on sprawił dzisiaj, że żadne medium w Polsce nie zrobiło wywiadu, nigdy nie rozmawiało z Jasonem Greenblattem. Jak to się stało, że nam się to udało? Myślę, że pozostałe media w Polsce nie są zainteresowane i nie były zainteresowane tak naprawdę spotkaniem z panem Greenblattem, ponieważ nie wiedzą, jak ważna jest to osoba i pozostałe media w Polsce wolą się zajmować różnymi fake tematami i tematami małej wagi, a jakoś nie widzę u nich takiego wyczucia geopolitycznego prawdziwego. To jest, myślę, jeden powód, a drugi powód, no to jest taki, że no nie wiem, myślę, że tutaj jest kwestia Bożego błogosławieństwa dla naszych działań. To pewnie Paweł Chojecki, czyli pastor, powie więcej na ten temat, ale no to jest efekt tego, że telewizja Idź Pod Prąd no ma swoich researcherów, swoje kanały i myślę, że Amerykanie, ważni Amerykanie, no, zaczynają widzieć w nas partnerów do podejmowania tematów, no, takich na poziomie dziennikarskim, ale no, jak widać, wolą z nami rozmawiać niż z innymi telewizjami. Bo przypomnijmy, że na tym spotkaniu, którego też szczegółów nie możemy ujawniać, ponieważ było to spotkanie off the record, byli znaczy, też nagrań nie możemy, tak, wrażenia, tak. Dziennikarze z innych polskich mediów, między innymi z Gazety Polskiej, też rozmawiali z Jasonem Greenblattem o wywiadzie, ale ten wywiad się w Gazecie Polskiej nie ukazał. No, trudno też było nie zauważyć redaktora Rachonia, wielkiego człowieka, mówię tu o wzrost, nie? Także on tam górował nad wszystkimi, o głowę. Także też widać, że Telewizja Polska wiedziała, że, czyli zobaczcie, już mają plus, że wiedzieli, że tak bliska Trumpowi osoba przyjechała do Polski i miała
spotkanie, praktycznie otwarte, bo pan Daniel zapraszał na Facebooku wszystkich, którzy chcą przyjść, tylko mówił, żeby nie nagrywać, a przyjść mógł każdy. Także widać, że no tylko z Gazety Polskiej i pan Rachoń z dziennikarzy. No, media, no tak, ale zagraniczne. Polskie. Zagraniczne chyba, bo z polskich to już tam nie wiem, czy ktoś był, ale no mniejsze. Było, tak? Ale może jeszcze było. Zobaczcie, tak. Że widać, że polscy dziennikarze chyba są niesamodzielni w swojej pracy, że nie było rozkazu robić wywiadu, no to oni nie robili. No mieli człowieka z pierwszej, można powiedzieć, piątki na świecie, jeśli chodzi o plan pokojowy. Żadna redakcja w Polsce nie miała takiego czy pomysłu, czy rozkazu, żeby zrobić z nim wywiad, tylko telewizja Idź Pod Prąd. Na to bym nałożył jeszcze jedną okoliczność. Nie wiem, czy państwo pamiętają, ale Prawo i Sprawiedliwość odmówiło w sposób taki, jak się to robi w dyktaturach jakichś takich totalitarnych, odmówiło nam, jako dziennikarzom, udziału jako dziennikarzom właśnie w obsłudze tego szczytu pokojowego w Warszawie. Może miejsc po prostu nie było. Nie, właśnie miejsca były, bo później było zdjęcie tej sali, gdzie byli dziennikarze. No i tak gdzieś mniej więcej 50% miejsc była tylko zajęta, także miejsca były, ale widać, że tutaj ta nienawiść tej kato prawicy pisowskiej do nas, którzy jasno mówimy nie tylko o sprawach politycznych i nadużyciach i grzechach PiSu, ale przede wszystkim pokazujemy, żeby nie na ludzkich naukach, ale na Słowie Bożym opierać swoje przekonania, no jest czymś tak nie do zniesienia w tych kręgach pisowskich, że oni nas blokują w sposób taki całkowicie bezprawny. To, co zrobiliśmy, no to było klasyczne obejście systemu, że praktycznie człowiek, który w tej konferencji odgrywał najważniejszą rolę, no stał się obiektem wywiadu akurat telewizji Idź Pod Prąd, chociaż pisowcy i warszawskie to środowisko próbowało nas całkowicie nawet nie dopuścić do udziału w obsłudze medialnej tego wydarzenia. Widzę w tym szczególne Boże błogosławieństwo, tak jak powiedziałeś, bo człowiek by tego nie wymyślił. My przecież nie mieliśmy żadnego bezpośredniego kanału dojścia do pana Greenblatta. My nie mieliśmy wpływu na to, że zgodził się na prośbę Euniki o to, żeby udzielić wywiadu. To są już decyzje poza. My przyjechaliśmy do Warszawy, akurat byliśmy w tym gronie, plus jeszcze Iwan i kto jeszcze był? Kornelia i Tymoteusz, także w szerszym gronie. Korneli za organizację tego wyjazdu i Iwanowi, no, który jest naszym izraelskim korespondentem i także bardzo pomógł tłumaczenie. Paweł Machała, dziękujemy wszystkim. Także zobaczcie, że tu mała grupa osób, telewizja praktycznie zepchnięta, niedopuszczana do głównego mainstreamu dziennikarskiego, robi wywiad z najważniejszą osobą, jeśli chodzi o pokój na Bliskim Wschodzie. Jak to inaczej wytłumaczyć niż Bożym błogosławieństwem? No czekam na propozycję. Czekamy na propozycję, ale myślę, że ta propozycja jest najbardziej trafna. Przechodzimy do wywiadu. Panowie, przyjaciel, doradca Trumpa dla Idź Pod Prąd, my go zapytaliśmy, jest pan jedną z kilku osób na świecie, które znają plan pokojowy administracji Donalda Trumpa wobec Bliskiego Wschodu, w szczególności wobec Izraela i Palestyny. Plan ma zostać ujawniony po 9 kwietnia bieżącego roku, po wyborach parlamentarnych w Izraelu. Dlaczego dopiero wtedy? Jakbyś mógł, Michale, odpowiadać jako Jason Greenblatt. Będziemy komentować. Nie jestem podobny do pana Greenblatta. Okej. Jestem nie tylko jednym z kilku ludzi, którzy widzieli ten plan, ale też napisałem jego roboczą wersję wraz z Jaredem Kushnerem i naszym ambasadorem w Izraelu, Dawidem Friedmanem. Tak naprawdę, choć plan jest już gotowy, to dalej wprowadzam w nim drobne zmiany, ponieważ ciągle myślę, jak go ulepszyć w oparciu o pomysły naszych różnych kontaktów, w tym Żydów i Palestyńczyków. Jeśli chodzi o pytanie o czas, to chociaż wzięliśmy pod uwagę wiele czynników, nikt nie uważa, że ogłoszenie planu przed wyborami w Izraelu byłoby dobrym pomysłem. Chcemy, aby nasz plan miał możliwie największą szansę powodzenia. Czekanie do czasu po wyborach w Izraelu tę szansę zwiększy.
tę szansę zwiększy. Jak się odniesiecie może do osoby Jareda Kushnera i Davida Friedmana, bo o nich też mówiliśmy w telewizji Idź Pod Prąd. Ambasador Stanów Zjednoczonych w Izraelu, David Friedman, niedawno sfotografował się ze zdjęciem, na którym jest w Jerozolimie świątynia żydowska, której teraz nie ma oczywiście. No tak, to, że szczególnie religijni Żydzi dalej oczekują na Mesjasza, dalej by chcieli do tego powrotu do tego czasu sprzed Jezusa, sprzed najazdu rzymskiego i oblężenia Jerozolimy, zniszczenia świątyni, no to to jest sprawa już od wielu lat znana, szczególnie w kręgach ewangelicznych chrześcijan, bo wśród katolików ta sprawa jest praktycznie bez jakiegoś echa się rozchodzi, czy małe zainteresowanie jest tą sprawą, ale wśród chrześcijan ewangelicznych w Stanach Zjednoczonych, no to te doniesienia o tym, co dzieje się w Izraelu, co dzieje się właśnie w wypełnianiu tych proroctw, bo przypominam, że ostatnia księga Biblii Nowego Testamentu, czyli księga Apokalipsy, ta, która pisze o wielkiej prostytutce, ta, która mówi o rządzie światowym, ta księga, która mówi o czipowaniu wszystkich ludzi przymusowym w tych czasach rządów tego światowego dyktatora z piekła rodem, mówi też o tym, że jest w Jerozolimie znowu świątynia. Różni się tylko od poprzednich tym, że ma taką część wydzieloną dla innych religii, część ekumeniczną. Dosłownie jest tam przedsionek dla pogan taki, czyli jest z dwóch części. To jest nowum, bo w tej dawnej, czy dawnych świątyniach, bo ich tam było kilka, poganie nie mogli w ogóle wchodzić na teren świątyni. Zobaczcie, że takie rozruchy, które działy się za czasów apostoła Pawła, to było rzucenie na niego podejrzenia, że on poganina wprowadził na teren świątyni i chciano go zabić. To jest opisane w Dziejach Apostolskich, możecie sobie sprawdzić, czyli widać, że tamte świątynie były tylko i wyłącznie dla religijnych Żydów lub pogan, którzy prozelitów tak zwanych, którzy przyjęli religię żydowską, prawo mojżeszowe i tak dalej, a tacy z innych religii nie mogli tam wchodzić. Teraz w Księdze Apokalipsy znajdujemy obraz, gdzie jest świątynia żydowska, ale właśnie z częścią ekumeniczną. Obawiam się, że są już jakieś siły w świecie, które myślą nad takim rozwiązaniem tego problemu. Tak jak powiedział nasz gość, pan Greenblatt, nie znamy jeszcze, my nie znamy, on zna tego szczegółów, tego planu pokojowego. Ja tu już od długiego czasu mówię, że czekam na te szczegóły. Jeśli tam pojawi się wątek świątyni, to będzie oznaczało, że jest to właśnie ten plan, bo wielki ucisk, czy ten rząd antychrysta, zaczyna się od tego, że z Izraelem rząd światowy podpisuje 7-letni plan. Żydzi się zgadzają, czyli uważają to za dobre rozwiązanie dla nich. Rząd światowy im oferuje jakieś fajniuśkie tam gwarancje pokojowe, a potem, tak opisuje Księga Apokalipsy, możecie sobie sprawdzić, po 3,5 roku obowiązywania tego planu rząd światowy zrywa ten plan, atakuje Izrael, bezcześci tę świątynię, no i różne dalsze brzydkie rzeczy robi. Stąd mówię, ten plan, no to jest ten 7-letni plan związany z budową świątyni. To jest dla mnie jeden z ważnych znaków takich eschatologicznych. Myślę, że jeszcze w tym planie może go nie być. Zwykle plany mają dwa, można powiedzieć, poziomy. Poziom oficjalny i poziom nieoficjalny, nie? Także musimy szukać raczej w tym, co zostanie nam ujawnione, jeśli Bóg pozwoli, w końcu kwietnia, bo tak mniej więcej się spodziewamy. Po 9 kwietnia, no tam troszkę odczekają i tak szacuję, że może właśnie gdzieś w okolicy Wielkanocy, bo akurat teraz tak wypada, to ruchome wcześniej żydowskie święto, teraz przejęte przez chrześcijan i też jest ruchome, nie?
A Pascha Żydowska także wypada, to gdzieś tam, przynajmniej w tym naszym kalendarzu, właśnie druga, około 20, zdaje się, 19, czy ktoś nie pamięta. Także to by się zgadzało, że wtedy może ten plan zostać gdzieś ujawniony, ale trzeba mieć świadomości, że może być też jeszcze druga jakaś bardziej sekretna część tego planu, także nie wszystko musi być wyłożone, tak to się mówi, kawa na ławę. Zresztą zaraz będziemy dalej omawiać ten wywiad, tutaj pewne takie, powiedzmy, ślady naprowadzające są. No właśnie, jak my, jako chrześcijanie, możemy się odnieść do tego wywiadu, na razie jesteśmy na pierwszym pytaniu, czy to, co mówi Jason Greenblatt, ciebie, jako chrześcijanina, satysfakcjonuje, uspokaja, czy wręcz przeciwnie? No, raczej właśnie wzbudza, tak jak Paweł mówił, wielkie zainteresowanie i ciekawość. Dużo na to wskazuje, że może tam być właśnie już o świątyni, choćby nawet sam fakt tego, że wstrzymano się z ogłoszeniem tego planu do czasu wyborów w Izraelu. To znaczy, inaczej mówiąc, jeżeli ten plan byłby ogłoszony teraz, przed wyborami, to obawiają się, i tutaj jest mowa o wszystkich, że wszyscy uważają, że to jest dobry pomysł, żeby poczekać, to wszyscy obawiają się, że Benjamin Netanyahu nie wygrałby tych wyborów. Czyli ten plan musi być na pewno dosyć kontrowersyjny i zakładać dosyć takie istotne ustępstwa ze strony Żydów dla Palestyńczyków. Zresztą no, takie drobne przecieki były, że tutaj mówi się o uznaniu państwa palestyńskiego na twardo. No i teraz coś musi być naprawdę ekstra dla Żydów, żeby oni się na to zgodzili. No dla ortodoksyjnych Żydów czymś ekstra może być świątynia, świątynia, natomiast dla nieortodoksyjnych Żydów, no to tak jak już nieraz mówiłeś, może być na przykład uczestnictwo w odbudowie Babilonu, jako wielkiego takiego centrum handlowego, biznesowego, no tego nowego porządku światowego praktycznie. No, wielkie sprawy. Idź pod prąd, zauważcie, w samym centrum, epicentrum tych spraw rozmawiamy z ludźmi najważniejszymi na świecie, można powiedzieć. No, pan Greenblatt podkreśla, że on nie jest tylko jedną z osób, które ten plan znają, ale jest autorem, współautorem razem z panem Kushnerem. Przypominam, że to jest zięć pana prezydenta Trumpa. Donalda Trumpa, jego mąż, jego córki Iwanki. Także to też jest Żyd. Iwanka przeszła na judaizm, o ile dobrze wiem, jakiś czas temu, 2 lata, czy jakoś kilka lat temu, to można sobie sprawdzić. Także to są ci dwaj ludzie, pan Greenblatt i pan Kushner, to są najważniejsi ludzie obok Trumpa, którzy mają wpływ na rozstrzygnięcie, czy propozycje bardziej na razie, a potem na rozstrzygnięcie, jeśli to wejdzie w życie, planu pokojowego dla Izraela i całego Bliskiego Wschodu. Tu Michał słusznie zauważył, że prawdopodobnie oprócz tego, co powiedzieliśmy w historii Izraela najważniejszego, czyli sprawa świątyni, bo to nie tylko, myślę, dla Żydów takich czysto ortodoksyjnych, religijnych będzie ważna sprawa, tak jak można by jakąś analogię pokazać, że są Polacy niewierzący, nie? Czy tam jacyś tacy bardzo letni religijnie, no ale jeśli by jakaś sprawa tradycyjna, taka religijna dla wszystkich Polaków, czy dla historii Polski była, no to oni by też się cieszyli, że... Wielki honor dla państwa. Tak, że coś takiego się dzieje, że tutaj jest jakaś chwała dla naszej historii, tradycji i tak dalej. Dlatego myślę, że nie tylko ci Żydzi religijni, ortodoksyjni będą usatysfakcjonowani, byliby usatysfakcjonowani, gdyby sprawa świątyni się pojawiła, ale też i wszyscy Żydzi, niezależnie jakie są ich poglądy religijne, no to by się cieszyli, że o, Żydzi wreszcie mają swoją świątynię i jest pokazany ten żydowski, a nie muzułmański charakter ich stolicy, bo teraz w centralnym miejscu, jak zobaczycie sobie widokówki, pejzaże z Jerozolimy, to w centralnym miejscu jest ta złota kopuła meczetu, czyli właśnie wyznawcy proroka Mahometa triumfują i dominują jak gdyby w Jerozolimie. Na pewno Żydom się to nie podoba. O, proszę bardzo, to jest widok żydowskiej stolicy. Gdyby to był widok polskiej stolicy, mi się też by nie podobało, bo Polska... Centrum jest
islamskim meczet. Także to jest, myślę, sprawa kluczowa, dla taki punkt honoru dla Żydów. Proszę zobaczyć. Jest taki film, można sobie obejrzeć, jak w którejś z tych wojen, 60 chyba 7 czy 8, nie pamiętam dokładnie, pojawiła się taka sytuacja, można powiedzieć, taktyczna na polu walki w Jerozolimie, że wojska jordańskie się praktycznie wycofały i jedna z brygad komandosów żydowskich znalazła się tuż przed murami Starego Miasta i pod względem wojskowym ci żołnierze mówią, 2000 lat nas tu nie było. Możemy teraz, o już, dzięki Iwan, możemy teraz, 67 rok, tak. Możemy teraz zająć naszą stolicę. To był dla nich akt nie tylko wojskowy, ale religijny, można powiedzieć, religijno-patriotyczny. No, a tam nie wszyscy przecież byli ortodoksyjnymi oczywiście, Żydami. Tak, może nawet zdecydowana mniejszość, tylko chcę pokazać, jak Żydzi jako naród jednak czekają na pełne jakieś uhonorowanie ich historii właśnie w Jerozolimie i później oni zajmują. Oczywiście politycy nie wiedzą, czy wolno, czy opinia międzynarodowa i jest taka przepychanka. Brygada stoi gotowa do zajęcia, miasto jest puste, praktycznie pozbawione regularnej armii, tam niewielkie oddziały tylko zostały arabskie, czy jordańskie, nie? No i ci Żydzi wreszcie dostają tam nieoficjalną chyba zgodę. Możecie zająć Jerozolimę i dochodzą do ściany płaczu. To są wzruszające dla Żydów, a myślę, że dla wszystkich ludzi po części sceny, kiedy jakiś naród odzyskuje swoją stolicę po 2000 lat, a nawet troszkę więcej. Także chcę pokazać, że teraz no, nic dziwnego, że została jeszcze właśnie ta sprawa tego potężnego meczetu. Tu trzeba powiedzieć, że jest to, zdaje się, jeden z trzech, czy jakiś tam, ja nie jestem specjalistą od islamu, ale jest to bardzo ważny meczet dla wyznawców Allaha, dlatego jak to zrobią, tego nie wiem. To jest rzeczywiście najbardziej delikatna, wszystko inne, pieniądze, ziemię, jakoś można zrobić kompromis, ale jak w religii zrobić kompromis, tu być może właśnie światło rzuca nam Księga Apokalipsy, który mówi, że to będzie świątynia składająca się z dwóch części, pogańskiej i żydowskiej. Takie rozwiązanie, bo w dobie tych kompromisów może by usatysfakcjonowało plus jakieś ogromne pieniądze świat arabski, bo inaczej no to się rozpocznie kolejna intifada. Do tego świata arabskiego pojechał niedawno Jared Kushner, jeden z autorów tego planu pokojowego i rozmawiał z przywódcami świata arabskiego i tak jak mówi Jason Greenblatt dla Idź Pod Prąd, ten plan jest ciągle modyfikowany, także i kontakty żydowskie i palestyńskie i te arabskie wpływają na zmianę tego planu. Ciekawe, czy też kontakty chrześcijańskie jakoś wpłyną na ten plan pokojowy administracji Donalda Trumpa. No, na pewno tym musi się martwić prezydent Trump, bo on wygra albo przegra dzięki głosom właśnie ewangelicznych chrześcijan. Także nie może ich, jakby to powiedzieć, zbytnio rozsierdzić, nie? Czyli owszem, na pewno może dostać więcej głosów żydowskich, bo nie wiem, czy pamiętacie, jak był wieczór, czy dzień przed już zamknięciem kampanii wyborczej, ja zwróciłem, pytałaś mnie chyba, no co jeszcze by można powiedzieć Amerykanom? No to ja wtedy się zwróciłem do Żydów amerykańskich. Pamiętacie? To chyba już 3 lata temu, nie? Powiedziałem, słuchajcie, amerykańscy Żydzi, jeśli wam zależy na Izraelu, to jest prezydent, który może zrobić i zrobi najwięcej dla Izraela. Pamiętacie, jak tu mówiłem w tym studio? Ale tylko 20% Żydów amerykańskich zagłosowało na Trumpa. W Izraelu poparcie Trumpa sięga 80%. Nie? Czyli widać, że Żydzi w Izraelu rozumieją, że to jest ich prezydent, w cudzysłowie oczywiście, a Żydzi amerykańscy nie. Także być może opór części ewangelicznych chrześcijan mógłby zostać przeważony w tej arytmetyce wyborczej właśnie tymi
80% amerykańskich Żydów, którzy już teraz po takim planie pokojowym zagłosują na Trumpa. No, to już sobie Trump, sztabowcy Trumpa na pewno tam liczą te procenty. Jak im wyjdzie, nie wiem. Ja mówię tylko, jaki jest plan w Biblii, nie? I pod tym kątem oceniam to, co robią politycy. No i zobaczymy, czy Donald Trump weźmie pod uwagę apokalipsę świętego Jana w Nowym Testamencie. Na razie coś szwankuje w tym względzie. Pamiętacie, jak na Sylwestra miałem takie podsumowanie roku 2018 i jakieś przewidywania na rok 2019. Jako motto wziąłem werset z pierwszego listu do Tesaloniczan, rozdział 5, werset 3. Brzmi on następujący. Co? Gdy mówić będą pokój i bezpieczeństwo, wtedy przyjdzie na nich zagłada. Ile minęło? Kilkanaście albo mniej dni? 11 dni po tym moim wystąpieniu dowiedzieliśmy się, że w Warszawie Amerykanie wraz z Polakami, światem arabskim, Żydami i tak dalej, organizują konferencję pod tytułem Pokój i bezpieczeństwo. Pokój i bezpieczeństwo. No tak. To jest, jak to ktoś czyta Biblię, to później tak ma. Jest dobrze tak wiedzieć, no to może, wszystko wcześniej. Może trzeba wysłać Donaldowi Trumpowi jakoś z podkreśleniami apokalipsy świętego Jana i Nowy Testament. No niestety, przecież ci ludzie to znają, czytają, ale no ja naprawdę nie rozumiem, jak można było coś takiego zrobić, no chyba, że to jest taki czas, że już wiedza nie pomaga. Że jesteśmy tak blisko, że już wiedza nie po wszyscy wiedzą, a i tak to lekceważą i... No zobaczymy. Może to jest akurat rola telewizji bo, Idź pod prąd. Tak jak kontekst tego wersetu czytamy, rolą telewizji Idź pod prąd jest mówić prawdę, przede wszystkim o sprawach duchowych, ale one na wszystkie inne aspekty życia, politycznego, sportowego, zdrowotnego, wszędzie aspekty duchowe idą, czyli to, co Bóg powiedział. Dlatego chcemy, żebyście zaczęli od źródła prawdy, czyli od Jezusa Chrystusa, wtedy otworzą się wam oczy na wszelkie inne aspekty prawdy. To jest nasz plan dla Polski. I w kontekście tego wersetu jest ciekawostka. Zobaczcie, że chrześcijanie spodziewają się, czyli żyją w oczekiwaniu już, oczywiście nie wszyscy, bo jest mowa o tym, że część chrześcijan śpi, nie? Tam sobie przeczytajcie ten 5 rozdział pierwszego listu do Tesaloniczan apostoła Pawła, to tam zobaczycie. Część chrześcijan śpi, ale część chrześcijan czuwa i ich ten dzień nie zaskoczy, nie? Ale świat niewierzący, on kompletnie nie bierze tego pod uwagę. On myśli, że to są legendy naćpanych jakichś tam pasterzy i w ogóle nie należy tego brać poważnie pod uwagę. Idą, że tak powiem, śmiało do przodu, lekceważąc proroctwa biblijne, a tu nagle tarach! Jak bóle na kobiety, rodząc, że przyjdzie na nich zagłada, oni się nie będą w ogóle tego spowiedzieć. Czyli niewierzący świat, a przecież wśród polityków amerykańskich jest część osób niewierzących, w ogóle nie będzie się spodziewał, że to, co w Biblii jest, to jest naprawdę. I że autor Biblii, to on żyje naprawdę i rządzi. Zobaczymy. Zobaczymy. Może, tak jak mówiłam, telewizja Idź pod prąd przysłuży się do tego, żeby opóźnić jeszcze ten koniec świata i ten pokojowy plan. Nie. To ja nie zgadzam się z taką teologią opóźniania. Myślę, że nie da się opóźnić Bożych planów. Jedyne, co powinniśmy robić i co mam nadzieję, że zrobimy, taki artykuł napisałem przy tym, kiedy już dowiedzieliśmy się na drugi dzień, że wygrał. Mówiłem to, co mówiłem przed, że on właśnie zrobi coś dobrego dla Żydów i dla Izraela. A kiedy wygrał, napisałem artykuł, czy to jest ostatnia prosta dla chrześcijan, czy nowa era, że teraz będziemy setki lat tu jeszcze budować chrześcijaństwo, Królestwo Boże i tak dalej. No, chyba wiecie, jak w którą stronę skierowałem narrację, bo po mojemu to jest ostatnia prosta, to jest finisz. To trzeba teraz wszystkie siły rzucić na pokład, wszystkie ręce, wszyscy chrześcijanie muszą dać z siebie wszystko, żeby dokończyć dzieła Jezusa Chrystusa, które zlecił apostołom. Idźcie na cały świat i czyńcie uczniów ze wszystkich narodów, czyli głoście im Ewangelię o darmowym zbawieniu. Kto ma uszy do słuchania, ten usłyszy wasz głos. Masz uszy do słuchania? Już usłyszałeś?
Jeśli jeszcze nie, możemy ci wysłać słowo Jezusa Chrystusa. Może to cię przekona. Piszcie na kontakt@idzpodprąd.pl, idzpodprąd.pl/sklep. Tam możecie znaleźć takie nowe testamenty. A my idziemy dalej z wywiadem z przyjacielem i doradcą Donalda Trumpa, Jasonem Greenblattem. Zapytaliśmy go, jak ten plan różni się od innych planów i inicjatyw, które Stany Zjednoczone próbowały zarówno w pojedynkę, jak i we współpracy z innymi, na przykład Camp David czy Oslo. Tu przypomnę, Camp David to jest 2000 rok, prezydent USA Clinton, Ehud Barak, premier Izraela i szef autonomii palestyńskiej Arafat, oczywiście fiasko, i Oslo to są porozumienia 93-95 rok, wtedy ustanowiono autonomię palestyńską. Również no, dalej jest ten konflikt palestyńsko-izraelski, także te umowy nic nie dały. Jeśli tamte plany się nie powiodły, dlaczego z tym planem miałoby być inaczej? I oto co odpowiedział pan Jason Greenblatt. Wysiłki i plany z przeszłości z pewnością mają wpływ na to, co robimy. A jednak żadne z nich nie zadziałały i czas, aby wszyscy to uznali. Poprzednie inicjatywy nie przyniosły pokoju. Wszystkie wcześniejsze koncepcje nie przyniosły i nigdy nie przyniosą pokoju. My podeszliśmy do sprawy inaczej, bardziej uczciwie, realistycznie i praktycznie. Podjęliśmy wspólny wysiłek, aby mówić prawdę, nawet jeśli dla niektórych jest to niewygodne. Uważam również, że nasz plan jest sprawiedliwy, realistyczny i możliwy do wprowadzenia oraz dostatecznie szczegółowy w takim stopniu, że ludzie potrafią sobie wyobrazić jego sukces. To nie będą tylko inspirujące zasady czy hasła. Opracowaliśmy go do takiego stopnia, że ludzie łatwo zrozumieją liczne korzyści i szanse, jakie mogą wyniknąć z takiej wizji wraz z sugerowanymi kompromisami. Mamy nadzieję, że ludzie będą na tyle otwarci, aby ocenić ten plan na podstawie jego zalet. To, czy i jak plan zostanie wprowadzony, będzie zależeć już od stron w niego zaangażowanych. No właśnie, jest mowa o kompromisach i korzyściach tego pokojowego planu Donalda Trumpa. Jak odniesiecie się akurat do odpowiedzi na to pytanie? Widać podczas całej prezydentury Donalda Trumpa, że jest on rzeczywiście politykiem nie rzucającym słów na wiatr i jest on politykiem skutecznym i wprowadzającym w życie swoje zamierzenia, swoje obietnice wyborcze i swoje plany. Także no, nie dziwi mnie to podejście, że tutaj nie są inspirujące zasady i hasła w tym planie, tylko że ten plan to będzie jakaś taka konkretna, no powiedzmy, mapa drogowa z przystankami rozpisanymi być może na konkretne dni czy tygodnie, co powinno być zrobione i co, i że to rzeczywiście no, przy założeniu dobrej woli dwóch stron jest do osiągnięcia. Też warto zauważyć, że w poprzedniej tej wypowiedzi pan Greenblatt mówił, że ten plan jest teraz ulepszany w oparciu o pomysły naszych różnych kontaktów, w tym Żydów i Palestyńczyków. Mhm. Czyli to nie jest też tak, że ten plan to jest powiedzmy no, trzech ważnych Żydów, pan Jared Kushner, pan Greenblatt i pan ambasador Friedman. Jeszcze Benjamin Netanyahu też zna ten plan i prezydent Trump jako piąta osoba i to jest ich tylko fiksacja i tak zrobimy, tylko widać, że oni no, przygotowują coś, co potencjalnie jest możliwe do uzgodnienia. Pamiętam, że na tej rozmowie naszej, czy na tym spotkaniu, pan Greenblatt powiedział, że ten plan będzie tego typu, że może być tak, że nikt go nie będzie chciał przyjąć, a może być tak, że 100% będzie. Po prostu zależy od dobrej woli, ale on jest praktycznie, na tyle praktyczny i szczegółowy, że zakładając dobrą wolę porozumienia, jest to do zrealizowania. No, ciekawą jest tutaj rzeczą, że tak jak wymieniłeś te prawdopodobne 5 osób, które uczestniczą w przygotowaniu tego planu, to rzeczywiście pomimo ogromnej skali podsłuchów, kontroli elektronicznej i tak dalej, ten plan nadal jest praktycznie w ścisłej tajemnicy. To jest pokazanie, że można pomimo tego czasu dominacji wszelkich form podsłuchu i szpiegostwa,
autorstwa, można zachować tajemnicę i zobaczcie, z różnych stron świata kilku ludzi może od dłuższego czasu wszyscy wiedzą o tym, nie? A jednak nikomu nie dało się złamać. To jest ciekawa taka rzecz, która też mi daje parę myśli związanych z apokalipsą, no ale to może kiedy indziej jeszcze będzie na to czas. Ja chciałem tylko powiedzieć, dodać do tego, co powiedziałeś, że dla niektórych będą to niewygodne rzeczy. Nie? Czy to są słowa pana Greenblatta, że powiemy prawdę, która będzie dla wielu niewygodna. Wydaje mi się, że bardziej jest tu mowa o Żydach niż o Palestyńczykach. Nie? No bo już tam dla nich coś niewygodnego bardziej jeszcze powiedzieć, no to trudno. Nie? No, myślę, że tu będą skłaniani Żydzi do ustępstw w ramach tego planu. Przede wszystkim, oczywiście Arabowie też, nie? I tam stąd ta radość z tego, że w Warszawie siedli razem przedstawiciele sporej części państw arabskich i Izraela, ale myślę, że tu główny te ustępstwa jakieś, czy te smutne jakieś, czy trudne rzeczy będą w stosunku do Żydów. Zresztą rozmawialiśmy z kilkoma Żydami, także wysoko postawionymi. Już czeka na nas wywiad z pułkownikiem wywiadu, byłem już pułkownikiem wywiadu wojskowego Izraela, obecnie profesorem właśnie związanym od spraw międzynarodowych. Mieliśmy go chwilę już na żywo, a teraz będzie pełniejszy wywiad. No to widać, jak strona izraelska absolutnie nie chce nawet pomyśleć o jakichś ustępstwach na rzecz Palestyńczyków. Także tu będzie bardzo ciężka sprawa, żeby Żydów przekonać do jakichś ustępstw. Stąd te, że tak powiem, pozytywy muszą być wielkie. Nie? I tu mówimy, jeden wielki pozytyw to jest ta świątynia. Na pewno jakieś gwarancje bezpieczeństwa tu też zostaną w to ujęte, no bo przecież wiemy, że Izrael jest otoczony morzem Arabów, wielością państw arabskich, uzbrojonych często po zęby i dość agresywnych, które mówią jasno o tym, przynajmniej ich ta taka część najbardziej radykalna, tu Iran jest tego przykładem, że trzeba zepchnąć i utopić w morzu wszystkich Żydów, nie? Czyli zapowiada jakiś drugi holokaust prezydent Iranu i inni oficjele, także nienawiść części tego świata islamskiego, no bo Iran no to już nie świat arabski, ale islamski jeszcze, przynajmniej w swej dominującej części, choć wielu chrześcijan już tam się mówi nawet być może, że jest kilkaset tysięcy chrześcijan. Niektórzy nawet mówią o milionie. Z jednym z irańskich pastorów mieliśmy też wywiad. Oczywiście żadna inna telewizja tego nie pokazała, tylko telewizja Idź Pod Prąd. Podobnie jak wywiad z generałem Hodgesem. Pamiętacie, że taka sama sytuacja. Tu jeden z najważniejszych oficerów amerykańskich w Europie. Tylko telewizja Idź Pod Prąd robi wywiad, a inne stacje nawet o tym nie wspomną. To jest, zobaczcie, straszny stan mediów w Polsce, że tu nie ma żadnego jakiegoś takiej misji informowania, misji mówienia prawdy, tylko są takie klany, jak gdzieś w jakichś prymitywnych kulturach i to są nasi, to są wasi, czyli nic nie mówimy i tak dalej. Tu właśnie też Eunika, też Michał z generałem Hodgesem i oczywiście piękny uśmiech Korneli. Także wszystko jest. Teraz to samo mamy z panem Jasonem Greenblattem. Wszystkie media milczą. Ciekawe, czy teraz też nie popuszczą. No, zobaczymy. Ale wracając do tego, jak przekonać Żydów, to myślę, że tu jakieś po pierwsze gwarancje bezpieczeństwa, ale zagraniczne. O tym pisałem w miesięczniku Idź Pod Prąd. Tu wam pokażę aktualny numer. O, on jest też taki ciekawy, związany z Bliskim Wschodem. Zobaczcie, Kościół katolicki zdradził Jezusa. Już można ten numer znaleźć w kioskach Ruchu i w Empikach. Pisałem, myślę, że z, nie wiem, gdzieś około 2003-2004 roku.
o tym, jak się rozwinie sytuacja na Bliskim Wschodzie, że właśnie tu jakiś pakt zjednoczonych tam narodów, czy jakaś koalicja otoczy Izrael już samymi takimi państwami i takim szerokim pasem kontrolowanym przez siły międzynarodowe i wtedy zaoferuje Izraelowi pokój w zamian za rezygnację z broni atomowej. To pisałem o tym, mówię, 15 mniej więcej lat temu. Zobaczymy, czy to będzie jednym z elementów tego pokoju. I trzeci element, czyli świątynia, czyli bezpieczeństwo, nie? Międzynarodowe bezpieczeństwo, tak jak Ukrainie zagwarantowano, to też się tu wydarzy. Tak, za rezygnację. No i co się stało później? Pakt budapesztański, zdaje się. Nie? No, co prawda Stany Zjednoczone dzisiaj tam ostro dają do pieca, jeśli chodzi o Rosję. Izba Reprezentantów przegłosowała, że absolutnie żadnej administracji nie wolno uznać aneksji Krymu, także no coś tam się dobrego dzieje w tych Stanach Zjednoczonych na linii Rosja, ale de facto... Ale no, integralności terytorialnej nie ma, nie? Gdyby Ukraina miała broń jądrową, no to albo już by nie było Moskwy, albo byłby Krym, Donbas i tak dalej, ukraiński. Nie byłoby... Ukraiński, nie byłoby żadnych z tym problem. Trzeci aspekt to właśnie przeniesienie centrum światowej gospodarki na Bliski Wschód. No bo teraz mamy, gdzie? No Londyn jest jednym z centrum gospodarki światowej, powiedzmy Nowy Jork. No kiedyś było Tokio, teraz tu już Chińczycy, powiedzmy jakiś Hongkong, to Pekin, nie wiem, ale no Daleki Wschód, nie? Jeśli byśmy zważyli tak zwaną średnią uważoną, zrobili na globusie całego świata, to gdzie nam środek ciężkości Ziemi wypadnie? To pytanie dla naszych widzów, my już wiemy. Wiecie gdzie? Ano blisko Izraela, w tak zwanym starożytnym miejscu zwanym Babilon. To jest, powiedzmy, centrum dzisiejszego, czy niegdysiejszego Iraku, no bo już z Iraku niewiele zostało, można tak powiedzieć. I dlatego myślę, że wizja takiego światowego demontażu tego dotychczasowego ładu, takiej konkurencji na rzecz win-win, tego co Chińczycy tak podkreślają. Teraz wszyscy z win, jeśli to nie będziemy się spierali, czy centrum jest w Stanach Zjednoczonych, czy na Bliskim Wschodzie, skończymy tę wojnę, która przecież wszystkim nie jest na rękę, tak powiedzą, i zgódźmy się, że wszyscy razem pełnym gazem zbudujemy nowe centrum wymiany handlowej tuż obok Izraela, na Bliskim Wschodzie, z centrum w Babilonie. A jakby ktoś myślał, że ja fiksuję, znowu otwórzcie sobie ostatnią księgę Biblii, księgę Apokalipsy, czyli księgę przyszłości na 18 rozdziale i zobaczycie funkcjonujący system, gdzie centrum wymiany handlowej jest w nowym Babilonie na Bliskim Wschodzie. No i zobaczcie. Także, proszę bardzo. 9 kwietnia zobaczymy, czy po 9 kwietnia. No nie, nie, to 9 wybory. Zobaczymy, czy ten ujawniony plan będzie się pokrywał. Przynajmniej w części z tym, co dzisiaj mówimy, widź pod prąd. My mówimy zanim rzeczy się dzieją. Dokładnie. Taką mamy ambicję. Nawet bardzo dawno temu. Który to rok? 2003 rok. W pierwszym roku wydawania. Drugi. Numer miesięcznika, czy magazynu. No wtedy właśnie pisałem o tym planie pokojowym. Myślałem, że szybciej to się stanie. No, trzeba było 16 lat 16 poczekać. Lat. No ale zobaczcie, że to jest tylko kwestia kilku lat, a nie błędnych koncepcji geopolitycznych. To wszystko znajdziecie w miesięczniku Idź Pod Prąd. Dawno, dawno temu, zanim Kushner czy pan Greenblatt wzięli się do roboty. Pytanie następne do przyjaciela i doradcy Donalda Trumpa. Jared Kushner publicznie stwierdził w czasie szczytu w Warszawie, że plan pokojowy dla Bliskiego Wschodu będzie wymagał od obu stron zgody na kompromisy oraz obustronnych wyrzeczeń. Wielu ludzi w Izraelu uważa, że wyrzeczenia, kompromisy i miękkie podejście, na przykład porozumienia z Oslo, wycofanie wojsk ze strefy Gazy i tym podobne, przyniesie szkodę Izraelowi i będzie mylącym sygnałem dla Palestyńczyków. Czy zgadza się pan z takimi poglądami? I odpowiedź Greenblatta. Po pierwsze, prezydent Trump nie zrobi niczego, co naraziłoby na szwank bezpieczeństwo Izraela. Do kwestii bezpieczeństwa Izraela podchodzimy bardzo poważnie. Mam nadzieję, że to, co zaproponujemy, pozwoli obu stronom dużo więcej zyskać niż stracić. I choć obie strony będą musiały pójść na pewne kompromisy, mamy nadzieję, że korzyści je dalece przeważą.
No właśnie, no, przypomnijmy jeszcze raz, Jason Greenblatt jest pochodzenia żydowskiego, również Jared Kushner, obaj są ortodoksyjnymi Żydami, no to oni też wydaje się, że dbają o bezpieczeństwo Izraela. Wy tu mówicie, że to bezpieczeństwo może zostać narażone na szwank w wyniku tego planu, który jest opisany w Apokalipsie. Czy ci Żydzi, którym rzeczywiście no, zależy, czy Amerykanie pochodzenia żydowskiego, zależy na bezpieczeństwo państwa Izrael, stworzą coś takiego, co będzie w efekcie złe dla państwa Izrael? Może być tak, jak wcześniej tutaj Paweł sugerował, że może być drugi etap tego planu, czy powiedzmy głębszy poziom tego planu, że może w pierwszym rzucie, czy w pierwszym pokazaniu planu nie będzie o tej konieczności rezygnacji no, z tego bezpiecznika państwa, istnienia państwa izraelskiego, czyli z broni atomowej, ale na pewno z czasem, jeżeli tak będzie, no to z czasem się ten postulat pojawi. No, denuklearyzacja to przecież jeden z postulatów papieża Franciszka. No nie, no o tym zwodzicielu to na razie może dołożyć. On się będzie na pewno dokładał. Myślę, że ten pocałunek zdrady, który tu pokazujemy na okładce, a także na naszym billboardzie, możemy pokazać, nasz billboard jest jeszcze troszeczkę bogatszy, bo tam więcej miejsca, pokazujemy progres, jak rozwija się zdrada papieża Franciszka, jak on najpierw zdradza Jezusa Chrystusa na rzecz komunistów. Tu proszę, z lewej mamy, no chyba nie muszę tłumaczyć naszym widzom tego obrazu, tych, którzy nam słuchają, pokazuje, że od komunisty papież Franciszek przyjmuje krucyfiks w kształcie sierpa i młota i jeszcze tą swoją mordę szczerzy w tym szatańskim uśmiechu, kiedy takie bezczeszczenie i jakieś obrazobórstwo jest mu wręczane wręcz. A na drugim obrazie już rok 2019, bo tamto jest 2015, widzicie, jak zdradza Jezusa Chrystusa i ogłasza, że wolą Boga Bóg chce, żeby było wiele religii, czyli islam mu się podoba, naszemu Bogu, tak on twierdzi, że islam się podoba Jezusowi Chrystusowi, który umarł za grzechy świata, bo wiedział, że nie ma innej drogi, żeby zbawić ludzi, to ten zdrajca Chrystusa mówi, że jak najbardziej są inne drogi i się Bogu podobają. No, to jak ktoś nie widzi zdrady Chrystusa w poczynaniu papieża Franciszka, to znaczy, że Jezus Chrystus jest na niego obojętny. I tyle, nie? Także myślę, że to, że ten plan i ta wizyta papieża w krajach arabskich się zbiegają czasowo, to nie jest przypadek. To jest wspólne działanie, z którego, znaczy ja nie mówię, że tu Donald Trump jest we współpracy z papieżem Franciszek. Nie chcę, żebyście mnie tak papież zrozumieli. Franciszek odmawia oczywiście Donaldowi Trumpowi chrześcijaństwo. Wspólne działanie ja rozumiem przez sterowanie diabła tymi procesami. O tym mówi list do Efezjan. Jeśli otworzycie sobie pod koniec listu do Efezjan na 6 rozdziale, znajdziecie tam opis konfliktu i też przygotowania chrześcijan. O tym mówiliśmy na ostatnim zjeździe chrześcijan, czyli o zbroi Bożej. I tam jest mowa, że nie toczymy boju z krwią i z ciałem, czyli z ludźmi, ale z nadziemskimi władzami, z systemem diabolicznym, nie? I teraz tu nie mam żadnej wątpliwości, że bezpośrednim motorem działań papieża Franciszka to jest inspiracja piekielna, bo to jest zdrada Chrystusa. Tu, jeśli chodzi o działanie pana administracji Trumpa ogólnie, czy tych konkretnych negocjatorów, myślę, że niekoniecznie bym, znaczy nie do takiej tezy bym się posunął, bo nie ma na nią dowodów. Ten zdradza Chrystusa w sposób ewidentny, bo sam się mieni zastępcą Chrystusa na ziemi, Vicario Christi, a mówi, że jest inna droga zbawienia i każe chrześcijanom, katolikom wsiadać do jednej arki braterstwa z muzułmanami. Tutaj bardziej w tej drugiej sytuacji, czyli administracji Trumpa, czy niewierzących Żydów, bo będziemy też niedługo gościć Żydów mesjańskich, jednego z profesorów chrześcijańskich,
chrześcijanina, Żyda chrześcijanina. Jego też za kilka dni, mam nadzieję, zapytamy o opinię na temat tych planów pokojowych, na temat tego, czy niewierzący Żydzi, czyli albo wierzący po starotestamentowemu, czy oni widzą to niebezpieczeństwo, o którym my mówimy. Czy oni widzą niebezpieczeństwo tego planu pokojowego, że wszyscy zagwarantują Żydom bezpieczeństwo, no oni przyjmą to bezpieczeństwo, a okaże się to później planem, który się obróci przeciwko państwu Izrael. Mówiłeś o tym, że ten Holokaust, który nastąpi w czasach ostatecznych na Żydach, będzie większy niż ten podczas II wojny światowej. Czy możemy iść dalej z Jeszcze chciałem wrócić do poprzedniej odpowiedzi, bo rzuciło mi się tu w oczy pewne sformułowanie, że jednym z aspektów pozytywnych tego planu według Jasona Greenblatta będzie uruchomienie wyobraźni. Zobaczcie, uważam również, że nasz plan jest sprawiedliwy, realistyczny i możliwy do wprowadzenia oraz dostatecznie szczegółowy w takim stopniu, że ludzie potrafią sobie wyobrazić jego sukces. To jeszcze bardziej kieruje mnie ku temu, tej myśli, że tym sukcesem będzie to przeniesienie tego centrum gospodarki świata na Bliski Wschód, bo musi być to projekt jakiś rewolucyjny, jakiś, wiecie, który łamie dotychczasowe schematy, bo sam pan Greenblatt mówi, że on ma uruchomić wyobraźnię, nie? Czyli to nie może być, no dobra, to my wam teraz kawałek tego osiedla oddamy, albo obniżymy o pół metra mur, albo tam wybijemy jedną jeszcze bramę, żebyście mieli bliżej do pracy, bo to żadnej wyobraźni nie uruchamia. Tu musi być jakiś taki skok cywilizacyjny zaprezentowany, żeby jakaś wizja. I teraz my szukamy, no na razie nie wiemy. Biblia nam wskazuje, co może być tą wizją, bo w pewnym momencie historii Bóg rozwala swoją bezpośrednią ingerencją z nieba, rozwala to nowe centrum handlowe. Tak się kończy 18 rozdział Księgi Apokalipsy. Widać, że to jest plan antyboży. Bóg niszczy to centrum i co się wtedy dzieje? Wszyscy biznesmeni całego świata zaczynają płakać. Płacz! Tyle dobra się zmarnowało, pierdyknęło w sam środek i nie ma, płaczą, no taki jest tego. Czyli, zobaczcie, to jest zaprzeczenie wizji, bo wizja to jest coś pozytywnego, a tu mamy wszechświatowy lament, że pierdyknęło, czyli ja widzę tu symetrię, no bo zanim to powstanie, no to wszyscy wizja, ale będzie super, będą kiełbasa, dolary, browary, no tam może nie kiełbasa, tylko jakieś tam inne, nie wiem, no tam maca, czy tam co tam, nie wiem, jakieś chanuki, nie znam się dokładnie, ale że tam będą te wszystkie korzyści finansowe, to musi zapalić wyobraźnię, czyli ludzie muszą tego zapragnąć, tej wizji, nie? A później, jak Bóg przywali, wszyscy będą płakać. Czyli oni się podjarali mocno tą wizją. Ta wizja była dla nich szczęściem. Ta wizja dała im owoce, czyli ten handel tam zadziałał, nie? Czyli dało się wszystkich tą wizją porwać i kiedy Bóg uderza w tą wizję, to wtedy wszyscy płaczą. To mi pasuje. Na to też by wskazywało to tournée Jareda Kushnera po krajach arabskich, bo przypomnijmy, nie jest to jedynie plan dla Izraela i Palestyny, ale całego Bliskiego Wschodu. Jedziemy dalej. Jak chcecie przełamać nienawiść Palestyńczyków do Izraela, często motywowaną religią islamu? Pytamy Jasona Greenblatta. Jego odpowiedź. Nienawiść niektórych Palestyńczyków do Izraelitów przyniosła im tylko nieszczęścia i zmniejszenie możliwości. Palestyńczycy zasługują na więcej. Mamy nadzieję, że dobrze i konkretnie przyjrzą się oni naszemu planowi, kiedy zostanie ogłoszony i zobaczą korzyści życia w pokoju z Izraelem. Nasz plan umożliwia lepszą przyszłość dla Palestyńczyków, która uwolni ich pełen potencjał. Mam nadzieję, że kiedy nadejdzie czas, skorzystają oni z okazji. Czyli widać, tutaj jest wypowiedź jakby adresowana do Palestyńczyków. Oni mają zobaczyć wielkie korzyści tego planu,
trochę już o tym powiedzieliśmy. Czy chcecie coś dodać, czy idziemy dalej do tych koncepcji dwóch państw, które nie, no jest bardzo ja oczywiście zawsze chcę, bo to są zagadnienia. Proszę bardzo. Wiecie, to tak jakbym Biblię trochę czytał, nie? Znaczy w tym sensie, tak jakbym z gazet czytał ten scenariusz, który od lat siedzę i studiuję. Ze strony idźpodprąd.pl. Czytając Biblię, nie? Czytając Księgę Apokalipsy, czy czytając Księgę Daniela w Starym Testamencie, czy czytając listę apostoła Pawła, gdzie jest też sporo takich odniesień, jak na przykład to o nawróceniu Żydów do Jezusa pod koniec czasu, no ale to o tym mówiliśmy, tu był slajd właśnie z naszego żydowskiego gościa, nawróconego Żyda, profesora Sztuca, także o tym jeszcze będziemy mówić więcej. Tu jest mowa o tym potencjale, nie, który jest teraz przez ten konflikt, przez także religię, tak ja odczytuję, tłumiony Palestyńczyków i że da się ich czymś oczarować, tak powiem, w sensie pozytywnym. Nie chcę tu mówić. Ta wizja pokojowego państwa, tu mówiłem wczoraj o takim serialu Fauda, to jest serial sensacyjny, zrobiony przez Izraelczyków, ale myślę, że dość życzliwie pokazujący także Arabów i ich tęsknotę, Palestyńczyków, ich tęsknotę do życia w normalnym świecie. Nie? Że oni już mają dosyć tego ciągłego rozrywania się, tych ciągłych pogrzebów, tych ciągłych płaczów matek, braci, sióstr i tak dalej. Chcieliby żyć w pokoju, co w serialu Fauda przejawia się na przykład tym, że zyskanie paszportu, który umożliwi wyjazd do Europy, no to jest jak zbawienie dla tych Palestyńczyków, nie? Czyli tu właśnie rozumiem, że o takich perspektywach, żeby nie musieli wyjeżdżać do Europy, czy gdzieś tam na krańce świata, tylko żeby gdzieś tam na Bliskim Wschodzie Palestyńczycy mieli możliwość realizowania pokojowo, w normalnych warunkach swoich życiowych aspiracji. O tym mówi i mówi ze współczuciem. On tu widać, że absolutnie on nie jest jakimś tam negatywnie nastawionym, czy przynajmniej na pewno tego nie widać. Mówi z takim ciepłym współczuciem o stronie arabskiej, szczególnie o stronie palestyńskiej. Także tu ja wierzę w jakieś takie te dobre propozycje dla Palestyńczyków, nie? Ale no, gdzieś to tutaj w tym wszystkim jest ta wizja, że da się po ludzku rozwiązać sprawy do tej pory nierozwiązane. Bo pan Greenblatt przyznaje, i poprzednie 2000 lat nie dały rozwiązania tej sprawy, nie? I te plany pokojowe już tych największych tego świata nie dały rozwiązania. No teraz nasz plan ma dać rozwiązanie. Czyli rzeczywiście to musi być też potężna oferta dla Palestyńczyków. Nie? Jaka? Nie znam. Ale co oni mogą dostać, co by uruchomiło w nich ten proces myślenia, że to będzie dużo, dużo lepsze niż ten stan obecny. Przypominam, że w stanie obecnym oni żyją na garnuszku Unii Europejskiej. Gdyby nie dotacje unijne, podobnie jak Polska, to państwo by się zapadło. Mówił Thomas Sandel, z którym rozmawialiśmy, szef i założyciel Europejskiej Koalicji dla Izraela, że to właśnie Unia Europejska współfinansuje Palestyńczyków, a także mówił, że współfinansuje palestyńskich terrorystów. Tam, no bo część tych pieniędzy tam pójdzie. Tu jeszcze to słowo nienawiść, nie, jest myślę kluczowe. Nienawiść do chrześcijan i Żydów, no nienawiść to taka rozumiana, że trzeba ich do wszystkimi metodami, także siłą zmusić do nawrócenia, a jeśli na islam, a jeśli nie, to muszą płacić podatek za to, że mają prawo wyznawać inną religię, zdaje się około 10%. Chrześcijanie, tak mi się wydaje, ale nie pamiętam, muszą płacić w państwach, gdzie prawo szaria rządzi, za to, żeby mogli być chrześcijanami, żeby im tam głowy nie odcinać, a za byle co, nie, nawet jak się tam napije z kubka należącego do muzułmanina, może za obrazę trafić do sądu i więzienia, a nawet na karę śmierci. Takie przypadki były. Także widać, że tego nie da się dekretem jakimś prezydenckim, pokojowym i tak dalej rozwiązać, tego słowa nienawiść. Także ja szukam tu jakiegoś aspektu religijnego, że coś się będzie musiało też zmienić w islamie i myślę, że
tu bym już teraz właśnie przeszedł do wizyty papieża Franciszka. On robi tu jakąś robotę, czy w porozumieniu, czy samodzielnie, tego nie wiem, na pewno diabeł się z tego cieszy, bo on już zrezygnował z głoszenia Chrystusa muzułmanom, już nie trzeba Ewangelii muzułmanom, tak jak wcześniej nie trzeba było według hierarchów Kościoła katolickiego Ewangelii Żydom i zaczęli nawet karać tam katolików za to, że mówią o nawróceniu Żydów. Teraz już nie trzeba Chrystusa głosić muzułmanom. Rozumiem, że teraz przyjdzie jakaś odpowiedź z drugiej strony, ta odpowiedź jakiegoś ocieplenia relacji. Być może ta zgoda na świątynię to będzie odpowiedź z kolei świata arabskiego na te umizgi świata, powiedzmy, chrześcijańskiego. Tak, wiecie, nazywamy to światem chrześcijańskim, tylko kulturowo, nie zgłoszenia przesłania. Także wtedy, myślę, ta nienawiść zostanie jakoś stonowana przez najwyższych przywódców islamskich. Prawdopodobnie będzie się to musiało łączyć ze zmianą władzy w Iranie, bo tam jest najbardziej obecnie ta antyżydowska retoryka obecna. Idziemy dalej. Koncepcja dwóch państw, Izraela i Palestyny, nieuznawanej jako państwo, między innymi przez USA i Izrael, nie jest popularna zarówno wśród Palestyńczyków, jak i Izraelczyków. Pokazało to wspólne badanie Tami Steinmetz Centrum Badań na Rzecz Pokoju Uniwersytetu Tel Awiwu i Palestyńskiego Centrum Polityki i Badań w Ramallach, sfinansowane przez ONZ i Unię Europejską. Według którego, uwaga, 54% Izraelczyków i 57% Palestyńczyków wierzy, że koncepcja dwóch państw jest niemożliwa. Jak pan ocenia te badania? I tutaj jeszcze dodaliśmy pytanie, że o zarys planu pokojowego autorstwa Waszyngtonu spytaliśmy Tomasa Sandela, założyciela The European Coalition for Israel. Zaznaczył, że popiera obecną administrację USA, ale powiedział, że nie zna szczegółów planu, ale gdyby zakładał on na przykład podział Jerozolimy na część palestyńską i izraelską, to według niego jest to nie do przyjęcia. Dodał, że jest to nielogiczne i byłoby sprzeczne z zasadami i wartościami społeczności międzynarodowej. Byłoby to sprzeczne z prawami prawnymi fundamentami i zobowiązaniami wobec państwa Izrael, począwszy od konferencji w Sanremo w 1920 roku. Przeszliśmy już ten czas w historii, kiedy dzieliliśmy miasta, podzieliliśmy Berlin, Belfast i tak dalej. Jak pan skomentuje ten punkt widzenia ECI? Spytaliśmy Jasona Greenblatta i co odpowiedział? Może zanim przejdziemy do odpowiedzi, ja jeszcze powiem parę zdań na temat pana Tomasa Sandela. To jest europejski chrześcijanin, Fin, z którym mieliśmy przyjemność niedawno w Kielcach przeprowadzić wywiad. Też oczywiście żadne inne medium w Polsce nie zwróciło na to uwagi, a padły tam bardzo ważne słowa. Ten głos chrześcijanina, ewangelicznego chrześcijanina z Finlandii, który zaangażował się właśnie w taką misję i w taką organizację wspierającą państwo Izrael, jest dość współgrający z głosami wielu ewangelicznych chrześcijan w Stanach Zjednoczonych. I zobaczcie, to jest dowód na to, o czym mówiliśmy na początku, że spora część ewangelicznych chrześcijan w Stanach Zjednoczonych nie przyjmie tego kompromisu podziału Jerozolimy na dwa światy, stałego podziału na dwie części. Na dwie części, że na ziemi Izraela część to będzie państwo arabskie. Prawdopodobnie tu musi powstać jakiś nowy koncept. No proszę. Właśnie. Tym bardziej, że odpowiedź pana Greenblatta jest taka. Koncepcja dwóch państw to wytarte hasło używane w przeszłości, które jest różnie rozumiane. Nie przyniosło ono pokoju. Zdecydowaliśmy więc, aby odejść od tego hasła, a zamiast tego skoncentrować się na dostarczeniu ludziom konkretnej i szczegółowej wizji tego, jak mógłby wyglądać pokój. Nie mogę oczywiście zdradzić treści tego planu. Nie mieliśmy do tej pory żadnych przecieków, co uważam za budujące. W poprzednich negocjacjach, które przestudiowaliśmy, szczegóły często wyciekały przedwcześnie, co powodowało, że politycy musieli rezygnować z konkretnych planów. My chcieliśmy zrozumieć, co jest realistycznym i sprawiedliwym rozwiązaniem na 2019 rok, które umożliwiłoby ludziom lepsze życie. Mamy nadzieję, że ludzie będą na tyle otwarci, aby ocenić nasz plan na podstawie jego zalet.
plan na podstawie jego zalet. Ja jeszcze przypomnę, że wywiad z Tomasem Sandelem znajduje się w całości w języku polskim w najnowszym magazynie Idź pod prąd w kioskach Ruchu i w Empikach, a także w języku angielskim na naszej stronie idźpodprąd.pl. Możecie podawać dalej. Jak oceniacie tę odpowiedź Jasona Greenblatta? No, jest to dla mnie... Jestem można za, a nawet przeciw. Nie, to jest clue, można powiedzieć, tego wywiadu. Mm-hmm. Tu właśnie znajdujemy się w takim, można powiedzieć, gdzie chyba najwięcej nam powiedział czegoś nowego, co jest, oprócz tego, co jest objęte tą ścisłą klauzulą milczenia. Moim zdaniem ten plan musi być takim uderzeniem właśnie w schematy, w dotychczasowe wyobrażenia i pobudzić tak wyobraźnię, że ludzie przestaną zastanawiać się nad tym aspektem państwowości i podziału ziemi. Lepsze życie. Coś takiego. Zobaczcie, tak ja odczytuję to. Nie mówimy nic, czyli musi być to uderzenie. On się chwali tym, że nie było żadnego przecieku i mówi, że przecieki spowodowały fiasko poprzednich planów. Mhm. Czyli będą to trzymać do końca w sekrecie, a kiedy go ujawnią, to wszyscy wow! No takie przynajmniej są oczekiwania. No tak rozumiem tę wypowiedź, że tak zostaną ludzie zachwyceni perspektywami, plusami tego planu, że ta sprawa dotychczasowa, tego konflikt ziemia, Jerozolima i tak dalej, gdzieś zejdzie na drugi plan. Tak odczytuję główną nowinę, czy taką niezwykłą cechę tego planu, który planuje, który chce nam dać administracja Donalda Trumpa. No dobrze, no to zanim przejdziemy do komentarza Jasona Greenblatta na temat szczytu bliskowschodniego w Warszawie, no to spytam was, no tak macie wiele wątpliwości co do tego planu, który jeszcze nie został oficjalnie pokazany, Donalda Trumpa. Jaki jest wasz pomysł na to, żeby osiągnąć pokój między Izraelem i Palestyną, a w szerszym tego słowa znaczeniu w całym Bliskim Wschodzie? Prezesie. No jeżeli nie tak, no to jak? Ja bym się jeszcze chętnie odniósł do tego poprzedniego, do tego, co ty powiedziałeś, bo to rzeczywiście nasuwa taką myśl, że jakieś siły związane z agendą globalistyczną być może tutaj maczają w tym palce, bo no jeżeli on, pan Greenblatt mówi jasno, że koncepcja dwóch państw to wytarte hasło używane w przeszłości, czyli nie mówimy o dwóch państwach i że najważniejsze jest to zrobienie czegoś, co umożliwi ludziom lepsze życie i że to ma być praktyczne, to ma być... no tutaj nie ma mowy o takiej właśnie ostrej państwowości. No a jak odczytujemy sprawy ostateczne, no to jest mowa o tych 10 królestwach, czy o 10 regionach. Które mają rządzić na świecie. Które mają w pewnym momencie być na świecie, prawda? I no, może ten plan zakłada na przykład powstanie takiego dużego regionu izraelsko-arabskiego, obejmującego cały Bliski Wschód. Kto wie, to się okaże, ale jeżeli to ma być coś, co tak właśnie, tak jak mówisz, będzie wow, nie? Coś niesamowitego, to rzeczywiście jedyne nowum, które mogłoby rzeczywiście poruszyć umysły i jakąś sprawić to, co tam mówi pan Greenblatt, no, taką chęć marzenia czy wyobrażania sobie przyszłości, no tam mogłaby być taka koncepcja rezygnacji z takiej ścisłej małej państwowości, no, w kierunku wielkich obszarów, w których ludzie będą sobie żyli zgodnie, szczęśliwie, robili biznes, nie będą sobie szkodzić. Taka Unia Europejska i tak dalej. Na Bliskim Wschodzie. Dokładnie tak, dokładnie już sobie to zapisałem. Takiego. Najpierw pierwsza myśl, pierwsze skojarzenie to było Wolne Miasto Gdańsk, nie? Coś takiego właśnie, niby nie państwo, tu są Polacy z Niemcami się biją, no to zróbmy Wolne Miasto Gdańsk i tu będzie handel, będzie tam, no to taka była właśnie wtedy koncepcja Ligi Narodów, żeby ten konflikt polsko-niemiecki tu załatwić właśnie w ten sposób, ale pomyślałem, że to jest za mało marzenie. I ty bardzo... Wschodnia strefa wolnego handlu i powiedzmy... Unia żydowsko-arabska. Unia izraelsko-arabska. Stany Zjednoczone,
arabsko-izraelskie. Coś takiego. Oczywiście na poziomie gospodarczym, czy wtedy granice polityczne, bo pamiętacie Państwo, jak wielokrotnie powtarzam, że Unia Europejska to diabelski projekt, który jest inkubatorem, takim testem, takim, można powiedzieć, poletkiem doświadczalnym, czy najbardziej cywilizowane narody świata da się wprząc w ten diabelski eksperyment rezygnacji z państwowości, rezygnacji z tożsamości narodowej, rezygnacji także z tradycji religijnej na rzecz eksperymentu multikulti. I dzisiaj chyba trzeba powiedzieć, że ten plan się powiódł, że dzisiaj siły, które by protestowały, chciały powrotu, no to gdzieś już tylko część Brytyjczyków, no ale oni zawsze i tak dalej, i telewizja Idź pod prąd. No i tam jeszcze no, parę może małych środowisk gdzieś tam w tym europejskim świecie, a reszta wszystko podskakuje w rytm Ody do radości i nie widzą już innego świata poza Unią Europejską. Proszę zobaczyć sobie tych katolicko-narodowych polityków, czy pseudonarodowych katolickich polityków Prawa i Sprawiedliwości. I tu nie mówię na tej imprezie z zakonnicą i striptisem, ale o Warszawce i jak oni się jarają Unią Europejską. Tak, na moim Twitterze możecie sobie zobaczyć, to ja nie żartuję, to tak właśnie. I towarzysz Gaweon, czyli Gowin, taki prawilny, nastajaszczy i katolik, konserwatysta, jego partia to organizowała. Także to wszystko się dzieje, ale mówię, ci, którzy rządzą Polską z katolicko-narodowego nadania, oni są podjarani Unią Europejską i nawet im przez myśl nie przechodzi, że to jest diabelski projekt, a wręcz opowiadają jeden po drugim. Ta, wiecie, oni normalnie jak chyba jakieś takie odprawy u diabła mają, bo wyskakuje ten z Ministerstwa Obrony Narodowej, Dworczyk, tak? Dobrze mówię? Tak. Pierwszy. Ho, Unia Europejska, to bardzo się Bogu podoba, bo to z kapoty Marii wzięli 12 gwiazdek, nie? Wyskakuje później towarzysz Kaczyński. Ho, co wy tak chcecie z Unii wychodzić? Przecież to Maryja kazała zrobić Unię. 12 ma gwiazdek na płaszczu, jak ja prawie na srebrnej. Nie, przepraszam, ona ma złote i tak dalej. No, no, nie mamy dzisiaj świń ze sobą. Takie kucypały przecież katolicy politycy codziennie prawie, bo to co parę dni, Brudziński, towarzysz jezuicki, wychowanek. No jak to katolicki projekt, katolicy? Jak wy chcecie przeciwko Unii? Łoj! I tak dalej, także... Donald Trump mówi o sobie, że jest nacjonalistą narodowym. No tak, America no first. Tak, to przecież on również nie chce do Unii Europejskiej mówi, wchodzić, no żeż nie strasz ludzi. Mówi Polakom i też innym państwom Unii Europejskiej, że muszą być niepodległe, muszą być suwerenne, nie mogą się uzależnić ani od Niemiec, ani od Rosji. Polakom mówi to przy okazji Nord Stream 2. Ale czekaj, wróćmy do Bliskiego Wschodu. Tu coś by było jakaś niekonsekwencja. Ale on nie proponuje tego Amerykanom. On proponuje to Żydom i Arabom. No to co ma do tego Ameryka, czym rozumiesz? Ale skoro Żydzi leżą mu na sercu, no przecież no mówimy, że jest to no, chyba najlepszy sojusznik Stanów Zjednoczonych, oczywiście. No to dla nich też chce jak najlepiej, jak mówi. Ależ on może w to szczerze wierzyć. Niepodległość państwa. Ja dlatego powiedziałem. Jest, że Żydzi będą odgrywać kluczową rolę w tej Unii. Kluczową rolę, tak jak Niemcy odgrywają w Europie. No tak, no to tak, to się tam nie powie. Jest to dla nich dobre. W tej wersji oficjalnej tego planu się nie powie, ale myślę, że jedynym rozwiązaniem, które mi przychodzi do głowy, tej łamigłówki, przed którą nam stawia pan Greenblatt, pan Kushner, no a też ostatecznie Donald Trump, to jest Unia Izraelsko-Arabska. Do tej pory była Unia Arabska, nie? I oni tam próbowali, oczywiście to nie kłócili się, zanim zaczęli, to już się pokłócili, nie? I tam nic dobrego z tego. I dopiero jak mieli się rzucić na Izrael, no to wtedy od czasu do czasu razem tam, nie? Bo to nienawiść bardziej łączy niż jakaś współpraca. A teraz tym nowum, i to rzeczywiście byłoby nowum w historii, zrobienie Unii Izraelsko-Arabskiej. Państwa arabskie. Zobaczcie, że wysłannicy żydowscy i też inni, rabini także, no tak bardzo się cieszyli. Komentarze zagraniczne były, zobaczcie, Arabowie i Żydzi siedli razem przy jednym stole w Warszawie. No dla mnie to jest jasny sygnał. Mają stworzyć ponadpaństwowy organizm na wzór Unii Europejskiej. Powiedzą, że to będzie na wzór Szwajcarii, nie? Bo tu można tak to zamydlić, nie? I zrobią Unię Europejską na Bliskim Wschodzie.
Unię izraelsko-arabską. I to marzenie, jak gdyby taki dream, jak, i jeszcze powiedzą, że to strefa wolnego handlu, że się będzie inwestycje, że centrum świata się tu przeniesie, wszyscy będą mieli dobrze, dadzą jakieś oczywiście odrębności te terytorialne, ale powiedzą, że to będzie i tak w koncepcji jednej tej wielkiej Unii, dlatego zobaczcie, pan Greenblatt mówi, że koncepcja dwóch państw jest już wyświechtana. Mhm. Tylko pytania, czy i państw nie jest wyświechtana w tym planie. Tego już nie wiemy, ale przewidujemy. Czyli oddzielam to, co powiedział, od mojego komentarza, żebyście państwo tu widzieli, że to nie on powiedział, to ja mówię, że prawdopodobnie taki plan zostanie ogłoszony. Plan Unii Europejskiej BIS na terenie najbardziej skrwawionym konfliktami w dziejach świata, zresztą centrum historii, według tej, no, takiej zakurzonej, nieważnej księgi. Zobaczcie, to właśnie Bóg, dając objawienie Biblii Starego i Nowego Testamentu, centrum historii uczynił właśnie na Bliskim Wschodzie. I centrum polityki. I co się zmieniło przez te parę tysięcy lat? Jak chcą ci, którzy pochodzą od małpy przez miliardy? Co się zmieniło? Towarzysze od małpy? Małpiady? Jak to tam jest? I to... No? Nie, no bo towarzysz Ziemkiewicz mnie atakuje, że ja mówię, że on pochodzi od małpy, a on nie pochodzi od małpy. Bo on mówi, że on od kuzyna małpy pochodzi. No to jak nazwać kuzyna małpy? Z kogo kuzyn małpy podchodzi? Ja nie wiem, co to jest kuzyn małpy, no to małpian, czy jak? Wracając do planu, to wrócę jeszcze do tego mojego pytania, to w takim razie... Ziemkiewicz pochodzi od małpiana, to taka nowa będzie wersja historii. Razem z towarzyszem Janeckim, tym mniejszym. A tak. Dokładnie, to nasze... Ale my sobie tu oczywiście dworujemy, taka zawsze jest formuła programu Idź Pod Prąd. Mówimy o najpoważniejszych sprawach w dziejach świata, ale nie tracimy dobrego humoru i uśmiechu. Dlaczego? Bo Jezus jest naszym Panem, nasze mieszkanie jest w niebie, a On obiecał, nigdy, przenigdy Cię nie porzucę, ani Cię nie pozostawię. To nam obiecał osobiście. No to dlatego się hachamy cały czas prawie. Niezależnie, co się dzieje. Pomimo tych wszystkich zakusów diabła, Jezus zwycięży. To też możecie sobie zobaczyć, przeczytać w tej książeczce. Troszkę będzie trzęsło na ostatnim właśnie zakręcie historii. To jest właśnie Księga Apokalipsy. Właśnie na ten czas was przygotowujemy. Teraz myślę po tym programie, myślę, że wielu z naszych widzów zobaczy, że to nie przelewki, co my mówimy o tym, że apokalipsa jest blisko. Ten plan może być planem apokaliptycznym. Jeśli będzie likwidacja właśnie, czy rozmycie granic państwowych i państw na rzecz tej Unii Bliskowschodniej, żydowsko-arabskiej, jesteśmy w domu, no my to już w niebie, w tym sensie idziemy do nieba, a tu świat idzie w okres właśnie czasu apokalipsy, czyli wylania gniewu Bożego. Chociaż będzie myślał, że idzie w stronę pokoju i bezpieczeństwa. A to nie, oczywiście, pierwszomajowym krokiem. To jaki jest plan Idź Pod Prąd na pokój? Prosty, a nie, to plan to zapomniałem o twoim pytaniu, sorry, no plan jest prosty. Niech się wszyscy Arabowie nawrócą do Jezusa, niech się wszyscy Żydzi nawrócą do Jezusa i mamy rozwiązany ten. To jest plan Jezusa i on zostanie zrealizowany po tym wstrząsie rządu światowego, kiedy okaże się, że ludzie pod wodzą diabła nie są w stanie zaprowadzić trwałego pokoju na ziemi, bo to się rozpoczną takie wojny, jakich świat nie widział i taki holokaust, jakiego jeszcze świat nie widział. Wtedy Jezus przyjdzie i to skończy. I nastanie właśnie czas, kiedy pod wodzą Jezusa wszyscy będą żyli w zgodzie. To jest prosty plan. Arabowie, nawróćcie się. Żydzi, nawróćcie się. Katolicy, nawróćcie się do Jezusa Chrystusa. Tylko tyle. Jezus stoi i kołacze. Dzisiaj jest szansa zrobić to bezboleśnie. Bo kto nie zrobi tego bezboleśnie, oj, to go zaboli w tym czasie właśnie trzęsionki, czyli czasu apokalipsy. A dzisiaj Jezus stoi u drzwi twojego serca. Wystarczy tylko, że uznasz, że jesteś grzesznikiem, czyli obrzydliwym typem, który według Boga sprawiedliwie zasługuje na wieczne piekło. Jezus jest Bogiem, który przyszedł za ciebie wziąć karę. Tylko On. Nie ma nikogo innego w historii. Nie ma żadnej innej religii. W ogóle nawet chrześcijaństwo nie jest religią. Tylko Jezus.
historycznie zostało to potwierdzone, żebyś wiedział, żebyś nie wątpił, żebyś nie miał, a było tak, albo i nie było, i tak dalej. Najwięksi ateiści ostrzyli sobie kły i zęby. Udowodnimy, że zmartwychwstania nie było. I wtedy całe chrześcijaństwo leży w gruzach. Apostoł Paweł ich podpuszcza. No, chodźcie, udowodnijcie, że zmartwychwstania nie było. Wtedy cała nasza chrześcijańska wiara daremna. Idźmy, odbijmy flaszkę, napijmy się, bo jutro pomrzemy. Dokładnie tak, liście do Koryntian mówi. Podpuszcza ateistów, no spróbuj. No i wielu się rzuca. No i co się dzieje? Otwierają drzwi Jezusowi Chrystusowi. Uznają Go za żywego Boga, który dzisiaj chce ich zbawić. Wołają, Jezus odpowiada i są tacy jak my. Szaleni radością Bożą, można tak powiedzieć, pomimo tego, że świat się dookoła wali. Bo to wszyscy wiemy, świat się wali. Ten, który znamy. To już jest passé. To już jest koniec. Także zachęcamy Cię dziś. Jeszcze dziś jest czas łaski. Dziś możesz przyjść do Jezusa mówiąc, Jezu, zbaw mnie. Jezu, ratuj. Chcę być Twój na wieki. Dziękuję Ci za to, co zrobiłeś dla mnie na Golgocie, że dobrowolnie, wiedząc, co Cię czeka, znałeś mnie z imienia i nazwiska i za mnie też. Poszedłeś na krzyż i to wszystko przyjąłeś, żebym ja mógł żyć. Dziękuję Ci i chcę Tobie służyć na wieki wieków. Amen. Tak mniej więcej w jakiś inny sposób powiedz dziś Jezusowi Chrystusowi. Jeszcze jest czas łaski. Jeszcze Jezus stuka i kołacze. Kiedy ten czas łaski się skończy, rząd światowy przyjdzie. Nie? Prześladowania. Wtedy, żeby być przy Jezusie, będziesz musiał zapłacić głową, bo wtedy będą zarzynać, i o tym też mówi Księga Apokalipsy, wszystkich, którzy będą chcieli być wierni Jezusowi Chrystusowi. Nie chcemy tego dla Ciebie, dlatego głosimy Ci Ewangelię dziś. Uwierz w Jezusa, abyś był zbawiony, czyli uratowany. No. Zarówno od piekła, jak i od gniewu, który Bóg wyleje na ziemi w ramach czasu apokalipsy. My tutaj we trójkę już tą decyzję podjęliśmy, poprosiliśmy Jezusa o zbawienie, darmowe zbawienie. No teraz pałeczka jest po Twojej stronie. No to w takim razie ten pokojowy plan Trumpa powinien polegać na tym, na głoszeniu Ewangelii i Palestyńczykom, i Izraelczykom, jakieś medium, nie wiem, amerykańskie, chrześcijańskie, misjonarze do tego regionu. Całkiem, to się dzieje, całkiem, to co no, mówisz, to się rzeczywiście, to się dzieje rzeczywiście, bardzo wielu misjonarzy jest w krajach arabskich, jest ogromne zainteresowanie Ewangelią, zarówno tu w Europie, katolicy widzą, że ich pasterz zdradził, ale też i Arabowie widzą, że ten system islamski to w ogóle ich prowadzi do zagłady, przeciw jakiemukolwiek rozwojowi i tak dalej, i szukają czegoś innego, i wielu, szczególnie młodych Arabów, Persów i tak dalej, masowo nawraca się do Jezusa Chrystusa. To jest taki czas. Więcej tam jest czas. Chrześcijan niż ale, w Polsce. Tak, ale dokładnie to samo dzieje się też w Izraelu. Mówię, już za parę dni, trochę więcej niż parę dni, jeśli Bóg pozwoli, będziemy gościć tu w naszym studiu właśnie profesora, który jest Żydem, profesorem i chrześcijaninem. No popatrz ty się. Mamy też na naszym kanale świadectwo nawróconego Żyda, który jest też politykiem w Stanach Zjednoczonych. Tak, z otoczenia prezydentów Stanów Zjednoczonych, nie tam gdzieś z 10. ligi. I słuchajcie, ostatnie pytanie do Jasona Greenblatta. Takie bardziej może, które interesuje Polaków, też później Was zapytam, dlaczego w ogóle ten temat jest ważny dla Polski, dla Polaków. Zapytaliśmy doradcę i przyjaciela Donalda Trumpa, jak pan ocenia niedawną konferencję bliskowschodnią w Warszawie, którą współorganizowały Stany Zjednoczone i Polska? I oto co odpowiedział. Konferencja w Warszawie miała historyczne znaczenie dla budowania zgody co do promowania bezpieczeństwa w regionie oraz określenia zagrożeń takich jak Iran. Ministerstwo zgromadziło przywódców zarówno z Izraela, jak i krajów arabskich, aby zaangażowali się we wspólne wyzwania regionu. Otwarty dialog i wymiana pomysłów jest dokładnie tym, czego ten region potrzebuje. Bardziej otwarte zaangażowanie jest konieczne do osiągnięcia postępu w dziedzinie izraelsko-palestyńskiego pokoju.
Mamy przyjaciół i partnerów w całym świecie arabskim. Takie partnerstwa są bardzo potrzebne, aby nasz plan miał jak największe szanse powodzenia. Przywódcy w regionie szanują to, co próbuje osiągnąć prezydent Trump. Szczyt w Warszawie to istotny krok w tym kierunku. Rzeczywiście i Amerykanie, i Żydzi, no i też tutaj inni przedstawiciele czy świata arabskiego i nie tylko, podkreślają, że ten szczyt w Warszawie był bardzo ważny. Polska, czy polskie media, czy polskojęzyczne próbowały go deprecjonować. No, ruska, czy ogólnie komunistyczna agentura nieważny. Naprawdę wszystko wypełzła z najgorszej szafy redaktora naczelnego i skąd tam jeszcze, gdzie się działa. Polsko izraelski, później można nawet powiedzieć, że w trakcie tego szczytu rozpętany. Jak oceniacie tę ostatnią odpowiedź Jasona Greenblatta? Widać, że mówi się o przyjaciołach, o partnerach w świecie arabskim. No ona tak jakby potwierdza tą analizę, którą tutaj przeprowadziliśmy przy okazji poprzedniej jego wypowiedzi, że widać, że zebrali twórcy tego planu, czyli zebrał prezydent Trump, wielu sprzymierzeńców wśród, wydawałoby się, wrogów Izraela, sprzymierzeńców do zaprowadzenia tego rozwiązania. I to pokazuje, że on rzeczywiście jest znakomitym biznesmenem, był kiedyś, a teraz takim skutecznym politykiem. Wydawało się, że będzie takim jastrzębiem, który od razu wojny rozpęta i tak dalej. Spodziewaliśmy się na początku, że tam może być wojna na Półwyspie Koreańskim, ostra walka z Chinami, która też wielu komentatorów czy analityków spodziewało się, że może być to konflikt, a okazuje się, że on łagodzi te konflikty i dogaduje się z przywódcami innych, można powiedzieć, wrogich krajów i dogaduje się, uzyskując swoje zamierzenia. No i niewykluczone, że tutaj też coś takiego nastąpiło. Właśnie, dogaduje się. No tutaj z Chinami to on się dogaduje, ale tak bardziej na twardo nie militarnie, ale handlowo. Też zmusza Chiny do przemawiania ludzkim głosem, o tak powiedzmy. To akurat nas cieszy, ale... Ciekawe, że pan Greenblatt i pan Trump, tak jak wspomniałaś, znają się od bardzo wielu lat, ale przy czym współpracowali? No właśnie, współpracowali w biznesie, czyli to, co opisałeś. Oni te techniki mediacji, można powiedzieć, i takie próby znalezienia jakiegoś wspólnego stanowiska, które byłoby może niekoniecznie korzystne, ale przynajmniej do zaakceptowania dla wszystkich, no mają opanowane z długoletnich batalii biznesowych. I to samo, te same wzorce przeniósł zarówno prezydent Trump, jak i tu jego najbliższy przyjaciel, pan Greenblatt, przenieśli to na arenę stosunków międzynarodowych. Tak próbują ustawiać całą politykę międzynarodową, żeby tak jak między firmami, tak między państwami się dogadać. Można jedną rzecz powiedzieć. A propos właśnie tego biznesu i wspólnego, ich oni nie współpracowali w biznesie na zasadzie jesteśmy dwoma przedsiębiorcami, robimy razem biznes. To właśnie ich współpraca polega na tym, że pan Greenblatt przez te 20 lat jest od dawna przyjacielem Donalda Trumpa, to pan Greenblatt prowadził biznes w jakimś tam zakresie Donalda Trumpa. On, można powiedzieć, reprezentuje od 20 lat Donalda Trumpa w sferze biznesowej, która przyniosła sukces. Główną była jego dziedziną życia dotychczas. No i teraz, można powiedzieć, prowadzi interesy Donalda Trumpa jako prezydenta Stanów Zjednoczonych. I to, co tam padło, że rzeczywiście z Chinami na twardo prowadził, można powiedzieć, biznes polityczny czy politykę. Kto wie, jak poprowadzili negocjacje z państwami arabskimi czy z Palestyńczykami. W każdym razie musieli poprowadzić je z sukcesem, takim, który ćwiczą od tych ponad 20 lat, skoro spodziewają się, że ten plan będzie możliwy do zaakceptowania i nie boją się go zaprezentować wkrótce. Już widać, że ten plan jest gotowy, tutaj już tylko korekty są, czyli jeśli jest gotowy, no to przynajmniej jego autorzy zakładają, że nawet jeśli wszyscy uczestnicy tego procesu nie znają tego gotowego planu, to się na niego zgodzą. No i zresztą tu otwarcie o tym mówił, że ma nadzieję, że te korzyści, które oni przedstawią w tym planie, przekonają wszystkich, nie? Także to jest takie to biznesowe podejście. W tym ostatniej wypowiedzi pana Greenblatta chciałem zwrócić uwagę,
uwagę właśnie na ten Iran, bo tu jako jedno państwo grożące temu pokojowi, czyli widać, że Iran się nie zgadza na ten plan i czy w ogóle nie wiem, czy był proszony o zgodę, ale że on tu tam, nie sam Iran jako Persowie, obywatele, ale jako ta władza tych muzułmańskich przywódców, ten reżim ajatollahów i mułów, no on absolutnie nie godzi się na żaden kompromis z Izraelem. I tak jak podkreśliłem u innych komentatorów, pojawia się w tej wypowiedzi takie no, uznanie historyczności roli Polski w tym, że tutaj właśnie siedli przywódcy krajów arabskich i Izraela do jednego stołu negocjacyjnego i rozmawiali o jakichś szczegółowych tam sprawach. To oczywiście mogła być wielka rzecz dla Polski w ramach polityki międzynarodowej, gdyby agentura komunistyczna, niemiecka, rosyjska, czy chińska, czy katolicka, no ja już do końca nie wiem, tego nam trudno no, diagnozować, może wszystkie razem te agentury ruszyły od razu do boju i storpedowały te sukcesy dla Polski nową wojną polsko-żydowską. Mówimy o tym, co zrobił najpierw Jerusalem Post, podając fake newsa, a potem prezydent Duda i Mateusz Morawiecki od razu ruszyli, żeby zniszczyć efekty tego szczytu. Oczywiście po stronie izraelskiej tam też agentura chińska i rosyjska działa w najlepsze. Także tu nastąpił szczyt, tu wszyscy, że tak powiem, skonsumowali sukcesy, a Polska już tego sukcesu skonsumować nie mogła przez agenturę, która działa zarówno w polskim rządzie, jak i w polskich środowiskach opiniotwórczych. I to próba podgrzewania tej nienawiści do Żydów ciągle trwa. Ja chciałem jeszcze na koniec powiedzieć, bo rozumiem, że chcesz się teraz odnieść jeszcze dalej do polskich korzyści. No właśnie, dlaczego w ogóle my tak się zajmujemy tym tematem pokoju na Bliskim Wschodzie? Oczywiście z perspektywy biblijnej, ale z perspektywy Polaka, jakbyś powiedział, dlaczego to jest w ogóle ważne, dlaczego powinien się tym interesować? Polska albo może być ważna, albo nie będzie jej wcale. To już odkryli w XIX wieku przedstawiciele naszej elity, między innymi hrabia Zamoyski. O tym też pisał, że rolą Polski jest odgrywanie kluczowej pozycji na tym miejscu geopolitycznym, żeby równoważyć wpływy barbarii ze wschodu, czyli wpływy Azji, wpływy Rosji, żeby równoważyć te militarystyczne, germańskie, odwieczne marzenia podboju Europy i żeby odpychać z powrotem na południe nawałę islamu, która szła na Europę. To jest rola Polski, te skrzydła husarskie, one właśnie to symbolizują, że Polska albo będzie wielka i wypełni tę Bożą rolę w historii, albo jej nie będzie, jest wtedy nikomu do niczego potrzebna i jest zaraz rozdrapywana i znika z mapy świata, albo jest państwem jakimś takim, powiedzmy, śmiesznym, kukiełkowym, takim jak na przykład ten reżim ustalony przy okrągłym stole przez Kościół katolicki i komunistycznych zbrodniarzy. Czyli to było jakiś moment odbicia się dla Polski, niestety znowu zostało to utopione w błocie. To był smutny czas dla nas. Pamiętacie, że myślałem wtedy dużo, też razemśmy rozmawiali, też no co zrobić, że sytuacja jest praktycznie patowa lub beznadziejna, nie? I wtedy przyszedł mi do głowy ten pomysł z petycją do Trumpa o reparacje właśnie od Niemiec i od Rosji, żeby rozgonić to towarzystwo, które chce nas, można powiedzieć, rozdziobać, zadeptać, wbić w bezsensowną wojnę polsko-żydowską, czyli konflikt ze Stanami Zjednoczonymi. To jest rozwiązanie dla Polski na dziś i, tak jak wam obiecałem, wielka niespodzianka, to rozwiązanie dotarło do administracji Trumpa. Już wiecie jak.
No właśnie, chciałam tym też zakończyć, już powoli będziemy kończyć podsumowanie tego wywiadu. Rzeczywiście informacja o petycji ruchu 11 listopada do Donalda Trumpa dotarła poprzez Jasona Greenblatta. Również informacja o samej telewizji Idź Pod Prąd, jesteśmy przekonani, że również dotarła do prezydenta Trumpa, ponieważ na tym spotkaniu, tak jak mówiliśmy wcześniej, poprosiliśmy doradcę i wieloletniego przyjaciela Donalda Trumpa, Jasona Greenblatta, o to, żeby przekazał wasze pozdrowienia i podziękowania dla prezydenta Trumpa za to, że broni chrześcijaństwa, broni konserwatyzmu na całym świecie. Konserwatyzmu na całym świecie. Ta nasza prośba, no, jestem na 100% przekonana, że doszła do Donalda Trumpa, ponieważ skoro jego przyjaciel powiedział, że przekaże, to pewnie wydaje się, że przekazał. Tak, również w rozmowie już takiej pod koniec tego spotkania z panem Greenblattem przekazaliśmy mu historię, można powiedzieć, naszych działań związanych z wyborami w Stanach Zjednoczonych w 2016 roku. Dokładnie. Byliśmy jedynym środowiskiem, które stawiało na Trumpa w Polsce. Modliliśmy się o niego, tak? Przed wyborami, a nie po. Bo później, no to przeróżne kreatury tam różne rzeczy tam opowiadają. Widać było, że ja przynajmniej takie mam osobiste odczucie, że jak mówiliśmy mu właśnie o naszym zaangażowaniu, no to go to, może wzruszyło to za duże słowo, ale ujęło na pewno. Tak. Także poprzednia petycja to było wielkie Boże błogosławieństwo, jeśli chodzi o zbiórkę podpisów. 99 tysięcy z malutkim hakiem. Wszyscy już drżeli w Warszawie i gdzie indziej, także w Moskwie, że to dojdzie do skutku. Ale nie trafiło na biurko rzeczywistości, Donalda Trumpa. No, trafiło, bo zaraz temat w debacie międzynarodowej się pojawił. Zaraz tylko my. Oficjalnie nie trafiło, a dzisiaj petycja... A dzisiaj mówiłem, rozpoczynamy petycję, ale głównym naszym celem, to mówiłem zaraz na początku, nie jest tylko zbieranie podpisów, chociaż to jest ważne, ale żeby ta petycja dotarła na biurko prezydenta Trumpa i żeby było wiadomo, że za tym stoi konkretna siła polityczna w Polsce. Ruch 11 listopada. I rzeczywiście petycja do Donalda Trumpa ruchu 11 listopada o uzyskanie reparacji wojennych od Rosji i Niemiec dotarła na biurko Donalda Trumpa. Już dzisiaj możemy to powiedzieć. Bóg dał błogosławieństwo kolejnym naszym marzeniom, planom i działaniom. Chwała Jezusowi za to. Zobaczcie, jak garstka ludzi może działać na poziomie międzynarodowym. Kolego Czaputowicz, jak tam będziecie bronić interesów Niemiec? Przypomnijmy, że tutaj właśnie panujący nam PiS nie wpuścił Idź Pod Prąd na szczyt bliskowschodni w Warszawie. Zakazał nam wstępu, nie dał nam akredytacji, a my dotarliśmy na biurko Donalda Trumpa. No, tak działa Jezus Chrystus. Przepraszamy bardzo. Jego uczniowie. PiS chciał nas zatrzymać, ale zdaje się, że to PiS ma srebrne kłopoty i no, nie wiadomo, jak się tu sprawa potoczy. Oczywiście PiSowcy jeszcze mogą się nawrócić i zamiast pleść bzdury o jakichś gwiazdkach maryjnych, mogą zwrócić się do Jezusa Chrystusa i Jego słowa. To jeszcze możecie PiSowcy zrobić. Ale jeśli będziecie dalej trwać na tym kursie, kolizyjnym z kursem Bożym, no to po was. No to już mówiliśmy, ja mówiłem to chyba już prawie 2 lata temu na kazaniu powiedziałem. Albo przyjmiecie Boże błogosławieństwo w postaci środowiska Idź Pod Prąd, Jego mądrości, przewidywania, błogosławieństwa Bożego przede wszystkim, albo padniecie. Odrzuciliście ofertę, no i padacie. Teraz... No tak mówiłem, no to co? No to można to nawet przypomnieć, mamy, ale... Mamy też kilka niespodzianek, ale zanim to przekażę tobie głos, Michał Fałek, prezes Ruchu 11 listopada. Tak, mam kilka takich ogłoszeń czy informacji związanych z wyborami, bo to jest tak jakby odniesienie do tego, co przed chwilą powiedziałeś. Jeżeli by PiS się, czy ci, którzy rządzą w PiSie, prawdziwie nawrócili do Jezusa Chrystusa... A przynajmniej nie byli wrogami, bo wiecie, dzisiaj... Na hasło Idź Pod Prąd, to oni dostają katolickiej piany na swoich pyskach i oni wolą z komunistami, z pedofilami, z LGBTami, ze wszystkimi, byle nie z biblijnymi chrześcijanami z Idź Pod Prąd. No to mają takie owoce.
No właśnie, kontynuując, jeżeli by się nawrócili, to wtedy nie musielibyśmy robić tego, co robimy, czyli nie musielibyśmy my na własną rękę, polityki międzynarodowej prowadzić. Ale polityki. No, ale damy radę, no. Z skoro nami tego Bóg. Nie robią, no to my robimy swoje, bo takie jest nasze zadanie i nasze motto. My robimy swoje, mamy silne plecy, tam, które rzeczywiście rządzą. Nie w Waszyngtonie, ale dużo dalej. Dużo dalej, dużo wyżej. Wyżej niż. Robimy swoje, a w kontekście tych wyborów, które teraz trwają, czy do których trwa kampania wyborcza, mam do Was, drodzy widzowie, kilka ogłoszeń. Po pierwsze, z racji tego, że mamy zarejestrowany komitet wyborczy, niezależnie od tego, czy będą nasze listy przyjęte, czy nie, ale sama rejestracja komitetu wyborczego daje nam prawo umieszczać członków ruchu 11 listopada, czy osoby delegowane przez ruch 11 listopada w okręgowych komisjach wyborczych. Także apeluję i wzywam tych z Was, którzy chcieliby znaleźć się w okręgowych komisjach wyborczych, gdzie będziecie mogli czuwać nad właściwym przebiegiem wyborów, gdzie również jest to okazja do służby państwu, ale też państwo za to płaci, za tę służbę, także nie jest to praca pro bono. Zgłaszajcie się do nas i zgłaszajcie się na mail wybory@ruch11listopada.pl. Będziemy mogli wówczas delegować Was do okręgowych komisji wyborczych. Druga informacja, chciałbym dokładnie to wyjaśnić, żeby wszyscy zrozumieli, z Polonii, bo dotyczy ona Polonii. Polonia może podpisywać listy wyborcze i może to robić na dwa sposoby. Jeżeli ci z Was, którzy mieszkają za granicą, posiadacie adres zameldowania wynikający z dowodu osobistego w Polsce, to wtedy podpisujecie listę właściwą dla okręgu wyborczego związanego z tym adresem. Czyli jeżeli jest to adres na Śląsku, podpisujecie listę śląską. Jeżeli adres na Lubelszczyźnie, to wtedy okręg numer 8, czyli okręg lubelski. Jeżeli natomiast nie posiadacie polskiego adresu, ale macie polski numer PESEL, to wpisujecie adres, pod którym jesteście, pod którym zamieszkujecie w dowolnej części świata i głosujecie wtedy, czy głosujecie później, ale podpisujecie listę numer 4, listę warszawską. Także prosimy Was, dopilnujcie tego, żeby jak najwięcej podpisów Waszych przyjaciół, też mieszkających poza Polską, trafiło do nas. Listy są do pobrania na stronie ruch11listopada.pl w zakładce Wybory 2019. Można sobie listę wydrukować, podpisać, wypełnić i przysłać do nas. Będą też dostępne, ale nie będą dostępne publicznie, tylko będziemy wysyłać tym osobom, które się zgłoszą, identyfikatory legitymujące Was czy upoważniające Was do zbierania podpisów publicznie, bo taki jest wymóg prawny i może ktoś zażyczyć sobie od Was takiego identyfikatora. Jest taki identyfikator przygotowany. Też zgłaszajcie się po nie na adres wybory@ruch11listopada.pl. No i ostatnie ogłoszenie. Sonda na e-wybory.pl od 2 dni działa. No jest to środowisko takie, powiedzmy, nie o jakiejś dużej wadze, ale w internecie już dosyć rozpoznawalne. Zostaliśmy tam przywróceni, można powiedzieć, z właściwymi informacjami. Czyli czas przeskoczyć PiS, bo tam jesteśmy chyba na trzecim miejscu. To dzisiaj już możemy przeskoczyć PiS i będzie git. Dokładnie. Niewiele nam brakuje. Tam są 2 sondy, przypominam. Jedna sonda jest ogólnego poparcia partii politycznych, a druga sonda związana z wyborami do Europarlamentu. Głosujcie na obu tych sondach. To tyle ode mnie. Dziękujemy serdecznie i zachęcamy do wypełniania tych wszystkich zadań. Jeszcze z zadań to prosimy Was o podanie dalej oczywiście tego wywiadu z Jasonem Greenblattem. idźpodprąd.pl. Znajdziecie ten link teraz na czacie i w opisie filmu. Możecie też napisać na Twitterze pana Rachonia, kiedy zaprosi prezesa Fałka do Telewizji Polskiej, do Minęła 20. Moją wizytówkę pan Rachoń ma, przekazałem mu ją osobiście w Warszawie. No i teraz żądamy tylko, bo to nie jest prywatna telewizja pana Rachonia, ani pana tego Kurskiego, ani
telewizja prywatna nawet to nie jest pana Kaczyńskiego, tak jak srebrna, a skromna. Skromna ta, no. To jest nasza telewizja wszystkich Polaków. Ostatnio... I to nie jest przywilej, który wy nam dajecie. Dlatego ja was nie proszę, ja żądam. Dokładnie. Ostatnio każdy Polak dołożył się do telewizji, w której występuje pan Rachoń i którą zarządza pan Kurski, a w której tak naprawdę decyzję podejmuje pan Kaczyński. Każdy Polak został ograbiony, można powiedzieć, decyzją PiSu i się dołożył około 40 zł, jak liczyliśmy. No. Ale każdy jeden, 40 milionów Polaków zapłaciło ponad miliard złotych na publiczne media. Także to się nam należy jak psu Buda. Zobaczcie. Z nami rozmawiają najwięksi tego świata. A dziennikarze pisowcy mówią, że nielzia i nie wolno, nie było rozkazu. No to jak to jest? Oszukujecie Polaków. Dokładnie. To jest wnioszek. Jesteście siedliskiem pisowskiej dezinformacji, która zamyka debatę publiczną. To wam zarzuca lewica. Ale sami sobie zadajcie pytanie, czy nie jest to prawdą. Kiedyście przedstawili ruch 11 listopada? No, Eunika była parę minut. Raz. Ale to wtedy jeszcze nie było ruchu 11 listopada. Wtedy jeszcze nie było ruchu 11 listopada. Jest, i tak, raz pokazali i koniec, nie wolno. Bo co? Zarejestrowaną partią. Bo pokazała testament Jezusa Chrystusa. Młoda osoba w telewizji pisowskiej katolickiej pokazała nowy testament Jezusa Chrystusa i za to dostała ban. To jest telewizja pisowska, katolicka. Katolicka, podobno przecież fundamentem katolicyzmu też jest Pismo Święte. No to widać, że tylko podobno. Słuchajcie, bieżące sprawy skomentują dla państwa Michał Fałek i pastor Paweł Chojecki w dogrywce po 18:00. O 18:00 oczywiście serwis informacyjny. Zaprosimy was na katolicko-pisowski bal, gdzie będzie i zakonnica, i goły pan. Taniec na róże też? Nie wiem. Ale pewnie był gdzieś tam. Ta jedna pani, która tam się wdzięczy z gołą dupą, prawie że ona by może i dała radę. Na razie ma sweet focie, którą już zna cała Polska. To po 18:00, a przed nami jeszcze teraz chcieliśmy wam zaprezentować świetną mini etiudę, film Ważne Sprawy, odcinek pierwszy. Czy Teresa... Czy Teresa odstawi kluski? Po co? I tu no już jest odpowiedź. Podpisujcie petycję, jeszcze możecie przez tydzień podpisywać petycję Donalda Trumpa na stronie Białego Domu. Bo petycja do Trumpa już dotarła. W sensie nasza propozycja ruchu 11 listopada, także z zaproszeniem dla strony izraelskiej, żeby nam pomogła nie za darmo wydrzeć od szkopów te odszkodowania, a potem od kacapa. No tak, nie za darmo oferujemy to. Także ta propozycja jest już u Donalda Trumpa, ale teraz naprawdę ważne jest, żeby Polacy pokazali, że też tego chcą. Dlatego podpisz tę petycję dziś. Podpisz petycję i żeby twój głos był ważny, musisz na swojej skrzynce mailowej potwierdzić ten głos. Przyjdzie do ciebie mail z Białego Domu, tam musisz kliknąć potwierdź. A teraz przenosimy się do kuchni Teresy. Do kuchni Teresy, a później o czym świadczy Homo Terror, czyli pomyśl dziś pastora Pawła Chojeckiego. Te dwa materiały po programie już niedługo będą dostępne na naszych Facebookach, Twitterach, a ze mną dzisiaj byli pastor Paweł Chojecki. Dziękuję. Dziękuję serdecznie i prezes Michał Fałek. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Teresa! No co tam, pali się? Masz, czytaj. Co ty mi tu dajesz? Czytaj. Od Niemiec chcą kasę wyciągnąć za wojnę. Dzięki konsekwentnej polityce Stanów Zjednoczonych wiele państw i narodów
doczekało się już stosownych rekompensat za II wojnę światową. Niestety naród polski, pozostawiony w 1944 roku pod okupacją rosyjską, do dzisiaj nie doczekał się sprawiedliwego naprawienia krzywd wyrządzonych przez niemieckich i rosyjskich agresorów. Wolni Polacy zwracają się do Stanów Zjednoczonych, zwycięzcy II wojny światowej i gwaranta pokojowych porozumień powojennych o pomoc w odzyskaniu reparacji wojennych od rządów Niemiec i Rosji. Uzyskanie tej dziejowej sprawiedliwości jest nie tylko ważne z powodów moralnych i historycznych, ale stanowi kluczową sprawę w osiągnięciu przez Polskę roli silnego sojusznika Stanów Zjednoczonych, szczególnie w obliczu tworzącego się na terenie Europy i Azji zagrożenia w postaci nowego imperium zła. Ruch 11 listopada. No i prawidłowo, niech płacą. No a co trzeba zrobić? No ta dziewczyna mówiła, że trzeba wejść do internetu. A ja nie mam czasu na internet. No ale że spokój, to tylko 30 sekund, odpalę komputer. Kluski mam na gazie. Chodź kobieto, zostaw kluski, to jest ważna sprawa, to jest szansa dla Polski. No nie wiem, Gusiu. Podajemy swoje dane. No ale zobacz, to tylko mail, potwierdzenie podpisu. Nic tu nie chcą wysyłać do nas. No niby nie chcą, ale ja wiem, gdzie te dane trafią. No ale Krzysztof, no to tylko mail. Ja myślę, że warto to podpisać. Taka sprawa. No w sumie racja. Reparacje nam się należą. Ale czy Unia na to pójdzie? Co o tym sądzisz? Trzeba podpisać. No ale to organizują jacyś tacy kociawiara czy coś. Nie no, nie możemy tak na to patrzeć, kto to organizuje. Skoro sprawa jest słuszna, no to trzeba podpisać. No ale co na to nasz proboszcz, że my dla nich? No skąd się dowie? Przecież jest RODO. No chyba ci Bóg opuścił, ja nie mieszam się do polityki. Co nie chodzi o politykę? To jest nasza powinność wobec kraju. Jakiego kraju? Gdzie porządnej pensji nauczycielce nie dadzą, gdzie trzymają na śmieciówkach. A jak chcesz zarobić, to do Niemiec do opieki możesz sobie jechać. No ale właśnie dlatego tak tutaj jest. Nikt nie pomógł nam podnieść się z kolan, a w dodatku grabili nas dookoła. A Unia Europejska? Tak ci się podobają dyrektywy unijne? Zapomniałaś już, co stało się z biznesem twojego ojca? Nie, no nie zapomniałam, no ale przecież dzięki Unii się odbudowujemy. Dają nam dotacje, dają pieniądze. Za darmo nie dają. A jest to tylko mikroskopijna ilość w stosunku do tego, jak nas ograbiono i zdewastowano. Przecież jesteś nauczycielką. Gdyby któryś z twoich uczniów z premedytacją zniszczył drugiemu piórnik, tornister czy książkę, odpuściłabyś mu, bo ma zły dzień? No nie. To odpuściłabyś dlatego, bo to było dawno i nie warto do tego wracać? Bo dał mu prezent albo przeprosił? No co to za argument? Oczywiście musiałby odkupić. To dlaczego byś tak cisnęła? Bo nie zgadzam się na taką niesprawiedliwość. O czym świadczy homo terror, czyli terror poprawności politycznej, terror homo propagandy, zmuszanie ludzi, by myśleli w sposób antyboży, by wyrzekali się swoich przekonań i by bali się mówić to, co myślą, o tym, jak Bóg zbudował świat, jak Bóg zbudował też człowieka, bo chyba nikt mi nie powie, że ten otwór służy właśnie do tego zgodnie z zamierzeniem Bożym. Odpowiedź na to pytanie znajdujemy na samym początku nauki apostolskiej apostoła Pawła, czyli w liście do Rzymian. W pierwszym rozdziale apostoł Paweł przestrzega bunt przeciwko Bogu, odrzucenie Bożych prawd. Zamiana prawdziwego Boga na fałszywych bożków czy na wytwór swojego rozumu będzie skutkowała u tych społeczeństw, u tych ludzi wywróceniem porządku moralnego i fizjologicznego. Będzie
skutkowała grzechem homoseksualizmu zarówno wśród kobiet i mężczyzn. Jeśli dzisiaj więc mamy cywilizację, w której właśnie zboczenia są promowane, a normalne zachowania są karane, to w jakim punkcie historii się znajdujemy? W jakim punkcie moralnego rozwoju, albo właściwie należałoby powiedzieć upadku ludzkości jesteśmy? Czy gdzieś w połowie drogi, czy też bliżej końca? Zastanów się, to będzie narastać, ale to jest sygnał dla ciebie, że czas jest bliski. Szkopy i kacapy zamordowali 10 milionów Polaków, rozgrupsali co w czasie II wojny. A ja muszę się elegancko wyrażać, żeby ich nie dotknąć. Rozumiecie państwo tę historię? Tak było. No więc korzystając z tej wolności zdobytej, prawda, w jakimś procencie, zacząłem tę piosenkę kontynuować, której wtedy mnie puścili i ona napisałem o geografii, z tym, że zwracam uwagę, że oczywiście to nie jest piosenka, którą jakakolwiek telewizja w obecnej wolnej, suwerennej Polsce by kiedykolwiek puściła, mam tego świadomość. Ponieważ te cenzury nazywane poprawnością polityczną dalej istnieją i są silnie przestrzegane w stosunku do mojej twórczości. W dziecięcych wspomnieniach gruzów i pożogi wracają potwory, złowrogie narody. Ich zbrodnie, ich brednie, ich Hitler i Stalin, Skopy, kacapy, dzieciństwa, koszmary. Moja pierwsza lekcja polskiej geografii, tutaj wschód, tam zachód, Skopy, kacapy, dwa wraże imperia, postrach Europy, złowieszcze, ponure, kacapy i skopy. Dziś niby jest spokój, granice spokojne, żelazne kurtyny, ani zimnej wojny. Już nikt nie pamięta, a przecież należy, bo wojny prowadzą nie tylko żołnierze, nie tylko czołgami, bombami, rakietą. Dziś Polskę szturmują banki i markety. Ich media tu szczują, mieszają i kłamią, atak propagandy jak bombowy nalot. Powtarzamy lekcje polskiej geografii, tutaj wschód, tam zachód, Skopy i kacapy, niezmiennie, codziennie szarpią, atakują i tak od stuleci złodzieje i zbóje. Nieznośne watachy napastliwych drani, co wciąż od pokoleń walczą z sąsiadami. Najbardziej ich drażnią Polacy przedziwni, kochający wolność i nieagresywni. Los taki nam przypadł, tak się porobiło, bez buntów i powstań już by nas nie było. Bóg, honor, ojczyzna, wolność, solidarność, tego nikt na świecie nie dał nam za darmo. Powtarzamy lekcje polskiej geografii, tutaj wschód, tam zachód, Skopy i kacapy, niezmiennie, codziennie szarpią, atakują i tak od stuleci złodzieje i zbóje. Oto pierwsza lekcja polskiej geografii, tutaj wschód, tam zachód, Skopy i kacapy, dwa wraże imperia, postrach Europy, złowieszcze, ponure, kacapy i Skopy. Ktoś mi zwrócił uwagę, że to mało dyplomatyczna ta piosenka. Ja zwracam uwagę, że się do dyplomacji nie zapisywałem. Mój kabaret polega na tym. Kolega, mój kabaret na tym, że staramy się mówić prawdę.
Proszę Państwa, prawda jest najbardziej śmieszna.